Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie. Dzisiaj takie spotkanie, webinar specjalny. Ja przyznam się tak trochę, że wymieniłem, miała być druga część sztucznej inteligencji, generowania grafik i animacji, więc na to ci, którzy na to czekają, będą musieli troszeczkę jeszcze poczekać sobie do stycznia na tą drugą część. Tymczasem zapraszam Was na kanał YouTube Mentor Systemy Audiowizualne. Tam właśnie jest pierwsza część tych webinarów, ponieważ w tym roku taka seria webinarów o sztucznej inteligencji. Polecam i zapraszam w swoim imieniu, nieskromnie, bo naprawdę fajne rzeczy pokazuje. A ponieważ słuchajcie, idą święta, jest grudzień, niektórzy dostali prezenty od Mikołaja wczesne w postaci bonu 2500, a być może ból głowy. Tak naprawdę, to postanowiłem dla Państwa przeprowadzić takie spotkanie. I to spotkanie, takie powiedzmy, potraktujcie to troszeczkę z takim luzem i dystansem, tak jak my to ze Sławkiem będziemy traktować. Za chwilę zresztą o Sławku Wam opowiem. Tylko proszę, dajcie znać ci, którzy nie śpią na czacie, czy nas widać, słychać, żeby nie było, że my się produkujemy, a nas nie słychać. Tak, To słyszę nam proszę. wyzwanie. To proszę napiszcie, ale odezwijcie się, że jesteście z nami, bo nadajemy zarówno na ClickMeetingu, jak i na Facebooku. I moi drodzy, już oficjalnie, ponieważ live wystartował wszędzie, witam Was wspólnie z moim kolegą Sławkiem Pieszczkiem, który jest ekspertem no, w wielu dziedzinach, ale przede wszystkim, słuchajcie, jest, co ja mogę powiedzieć, nauczycielem informatyki z dwudziestoparoletnim doświadczeniem, który na komputerach się zna i zjadł zęby. To jest gościu, który, słuchajcie, operuje na trzech monitorach naraz. Czterech. I już czterech. Nie, ja dopiero ci dorównałem. Sławek, nie możesz mi tego robić, bo ja mam trzy Ale teraz. Tak jak ty masz ty większe, Sylwek. Ty masz moje góry, tak, 21,5, a ja mam 24. Ja mam Takie 27, maleńkie. więc słuchajcie, ale przede wszystkim poprosiłem Sławka, jako też takiego frika i gadżeciarza jak ja, o to, żeby pomógł mi dzisiaj w takiej rozmowie i pokazaniu Wam kilku takich punktów, kilku rzeczy, które warto wiedzieć i które są z naszej perspektywy ważne. Jeżeli słuchajcie, dziękujemy Katarzyno, że nas widać, słychać, dobry wieczór, które Dobry wieczór. jakby dla nas są ważne przy wyborze laptopu dla nauczyciela. No Sławek jest tym nieszczęśnikiem, który jeszcze tego bonu nie otrzymał. Ja mówię jeszcze, żeby Nie dać mu mam tą nadzieję, pewności. ponieważ pracuję w szkole średniej. Ja, moi drodzy, właśnie ten bon wydałem. Dosłownie, słuchajcie, wydałem go w zeszłym tygodniu, ale z pełnym, że tak powiem, przygotowaniem i no i może o tym opowiem, tak? Ale z pełną Pokaż ten świadomością. skromny swój sprzęt. A, nie, ciemne jest, nie będzie widać takie maleństwo. Ale opowiem Wam, słuchajcie, o tym, ponieważ mój sprzęt spełnia te wymagania, o których też będę Wam mówił dzisiaj, Zapewne. razem ze Sławkiem i będziemy starali się pomóc, zdradzając takie uniwersalne rzeczy. Oczywiście pokażemy Wam kilka przykładowych modeli, słuchajcie. Co więcej, zdradzę Wam niespodziankę, ponieważ wiecie, że współpracuję z firmą Mentor Systemy Audiowizualne, prowadzimy z fundacją, inspirujemy wspólnie szkolenia. To i z tego miejsca pozdrawiam wszystkich, którzy biorą udział w pracy przy tym projekcie. Mamy dla Was przygotowaną, moim zdaniem, naprawdę fajną ofertę, a mianowicie, słuchajcie, pewien rabat na laptop, który będzie w wysokości 300 zł. Nie będę Wam, że tak powiem, ściemniał, jak to robią niektóre markety. Damy Wam drukarkę i tak dalej, którą, słuchajcie, oni dostali za darmo, ponieważ koszt tuszów do tej drukarki przewyższa cenę tej drukarki. Tylko realny rabat, słuchajcie, komputer, który kosztuje w sklepie na X i tam w sklepie na M pewną kwotę tutaj będzie dla uczestników tego webinaru i dla tych, którzy obejrzą to nagranie, słuchajcie, w grudniu będzie specjalna cena o 300 zł taniej. Dlaczego? Dlatego, że jest to nie zakup, a rezerwacja, ponieważ wspólnie z jedną firmą, o tym powiem później, dogadaliśmy się i to lecą nowe maszyny. Słuchajcie, nie jakieś złogi magazynowe, nie jakieś przeleżane laptopy, choć program zakłada, że laptop nie może być starszy niż 9 miesięcy, wszyscy wiemy. Miało nie być możliwości kupowania na raty, markety swoje jakby w
wymyki zrobiły, ale słuchajcie, laptopy, które przyjadą, przylecą dla tych osób, które się na nie zapiszą w styczniu. I mamy dogadaną taką z firmą, później powiem, co to za firma, umowę, że jak weźmiemy je w jakiejś tam ilości, tak, stąd zapisy na nie, to dostaniemy na nie lepszą cenę i jesteśmy w stanie zaoferować wam lepszą cenę. A Sławek jako niezależny... dawaj mięso. Mówisz? Dawać? A ja chciałem tak, żeby przytrzymać ludzi. Dobra, to ja o tym powiem na początku i na końcu, bo niektórzy się, słuchajcie, że tak powiem, będą spóźniać. To powiem, nie będę pokazywał, ale powiem, będzie to Asus, naprawdę niezły Asus, który po prostu będzie 300 zł taniej. Ale co, zostańcie z nami, to powiemy później, bo to będzie miało sens, jako powiemy, co powinien mieć laptop. Tak naprawdę, okej? Okay? Dobra, słuchajcie, zaczynamy od kilku takich rzeczy dość ważnych, czyli ja pozwolę sobie udostępnić ekran. Tak, żeby uzgodnić, kto jest dobry policjant, kto zły. Mówisz? Albo inaczej, kto jest sceptyk, a kto jest optymista? Znaczy ja myślę, że w różnych kwestiach będziemy z sceptykami i optymistami, słuchajcie. Ja postaram się zacząć najpierw od udostępniania ekranu, czyli przede wszystkim kto mógł to wziąć. Mogli to wziąć oczywiście nauczyciele szkół podstawowych i ci, którzy wzięli i składali wnioski, oni już złożyli. Ale słuchajcie, nie wiem czy wiecie, że ogran prowadzący szkoły może dopisywać nauczycieli w systemie teleinformatycznym do złożonego wniosku jeszcze. Słuchajcie, według grup do 9, 10, 11 i 12 grudnia, tak? Tak więc zobaczcie, czyli mamy tych nauczycieli przedmiotowców 4-8 w szkołach publicznych, mamy wychowawcy, nauczyciele uczących także w szkołach niepublicznych, trzecia grupa, tak? Tak naprawdę szkoły publiczne, artystyczne, niepubliczne, artystyczne. I czwarta, słuchajcie, pracownicy pedagogiczni z pozostałych placówek, tak? Więc warto wiedzieć, jeżeli ktoś na przykład przegapił i mu powiedziano, nie, już za późno, słuchajcie, to nieprawda. Nie jest jeszcze za późno, jeszcze jest czas, żeby was dopisać do tego systemu, tak? I teraz słuchajcie, kiedy nie składamy wniosku, jeżeli na dzień złożenia wniosku jest w stanie nieczynny, bo ktoś właśnie mógł być na przykład w tym stanie, a wrócił, tak, zawieszony na urlopie bezpłatnym, który trwa dłużej niż 14 dni lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Ale idziemy do tego mięsa. Będziemy starali się wam pokazać takie uniwersalne rzeczy, na które warto spojrzeć i zadamy wam kilka pytań, które powinniście zadać sobie na sam początek, jak będziecie szukać tego laptopa. To też, ale chciałbym zerknąć na taką drugą stronę, słuchajcie, ponieważ tak jak laptop dla ucznia miał swoje wymagania, tak laptop nauczyciela jest tożsamy tak naprawdę z wymaganiami stawianymi laptopom dla ucznia. I tak, taki laptop. Ja sobie porównam specyfikację, bo ty masz z benchmarka, a ja sobie będę odpływał na drugim monitorze z innego źródła. Zobaczymy, czy się będzie to zgrywało, wiesz? Dokładnie, bo rozmawialiśmy o tym ze Sławkiem, że wygrzebanie tego bezpośrednio na stronie GOV-u z rozporządzenia jest bardzo trudną rzeczą, więc zdecydowaliśmy się na takie zestawienia, tak? To, co na pewno jest jakby dość jasne, mam nadzieję, to musi być nowy, nieużywany, kompletny, sprawny, technicznie, oryginalnie zapakowany, wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy od dnia sprzedaży, objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta, wprowadzony do obrotu na terenie Unii Europejskiej, nieobciążonymi prawami osób trzecich. I szczególnie dość problemową kwestią okazało się to objęty co najmniej 36-miesięczną gwarancją producenta, bo już rozmawialiśmy o tym ze Sławkiem, bo widzieliśmy się w weekend, że ja wyglądałem za promocjami na Black Friday dotyczącymi laptopów dla nauczyciela i znalazłem, słuchajcie, tylko jedną promocję na laptop, która była sensowną promocją, z taką gwarancją. Wszystkie promocje, jeżeli znaleźliście taką promocję, pochwalcie się w komentarzach na Facebooku czy na ClickMeetingu. Wszystkie promocje, które były, a były naprawdę niektóre fajne promocje, nie
niestety nie dotyczyły laptopu dla nauczycieli. Wydaje mi się, że właśnie tego typu gwarancje, na taką typu gwarancję, to mamy szansę w tych markowych sprzętach, nie? Typu Dell, Lenovo, HP. Tak, ale nie jest to gwarancja, która jest domyślną gwarancją jakby udzielaną tak naprawdę w tak zwanych marketach, elektromarketach, tak? Dokładnie tak. Ani żółtym, ani czerwonym, ani żadnym innym. Oni mają specjalne sekcje z laptopami dla nauczyciela, stąd kupienie takiego laptopu w promocji staje się problematyczne. To pierwsza rzecz. O gwarancji też będziemy rozmawiać, bo to dość ważna rzecz jest i czasami warto się rozejrzeć poza market, ponieważ można że się okazać, że sprzedawcy edukacyjni oferują o wiele lepsze warunki niż sprzedawcy marketowi. Zresztą słuchajcie, nie ma co się dziwić, ponieważ ci, którzy mieli kupić i czekali na ten bon, ruszyli dość szybko na te zakupy. Jak przyglądałem sobie stoki, czyli takie stany magazynowe właśnie marketowe, okazało się, że wiele laptopów już na półkach nie ma, które były sensownymi pozycjami do zakupienia, tak? I one dość szybko z tych półek wyszły. Idąc dalej, coś, co jest bardzo, bardzo kwestią dyskusyjną, ale my się nie zebraliśmy tutaj, żeby wam mówić technicznie, bo broń Boże, nie jesteśmy żadnymi technicznymi specjalistami, influencerami, żeby tak powiem, dywagować na takie tematy, to jest wydajność w teście Crossmark 1200 punktów. Jest to dość dyskusyjna kwestia. Nie wiem, czy chcemy zaczynać ten temat. Wydaje mi się, Sławek, że niekoniecznie. No, dlaczego akurat, wiesz, w takim teście, a nie w... No właśnie. Nie, tu jest pytanie. Dokładnie. Natomiast słuchajcie, to, co nas będzie interesować. Musi być taki test. Dokładnie, słuchajcie. Absolutne minimum, jeżeli chodzi o Windowsa, to jest 8 GB pamięci, dysk SSD 256 GB, ale to jest taki standard budżetowy tak naprawdę. Złącza komunikacyjne, czyli HDMI, USB, klawiatura, kuwerty, to wszystko jest takim standardem. Zasilacz, bateria, czas pracy przy zasilaniu bateryjnym średnim co najmniej 360 minut, to też jest, wydaje mi się, taki dość standard, bo tym bardziej, że deklaracje producentów co do pracy baterii są o niebo wyższe niż pokazuje to realne użytkowanie, prawda, Sławku? No wiem, to 360 minut, czyli 6 godzin powinien wytrzymać, tak? Każdy praktycznie nowy laptop powinien to wytrzymać, tym bardziej, że odpadają nam rzeczy takie jak napędy, dyski tradycyjne i tak dalej, które pobierały tego prądu dużo. Co więcej, o tym będę pewnie wspominał też, że laptopy gamingowe w ogóle nie wchodzą w kategorię laptop dla nauczyciela, a wszyscy wiemy, że w laptopie gamingowym najbardziej, przepraszam za kolokwializm, żre karta graficzna tak naprawdę, tak? Tu jest integrowana, więc karta współdzielona. Wi-Fi co najmniej 5, Bluetooth co najmniej 5, to jest taki standard, o ile Bluetooth jest najwyższa wersja bodajże 5.3, jeżeli się mylę, to mnie poprawię, to Wi-Fi jest już wersja 6 dostępna. Ekran z kolorowym wyświetlaczem przekonną co najmniej 13 cali, rozdzielczości co najmniej Full HD i to Full HD jest w standardzie. Tak naprawdę nie zaznaczyli, słuchajcie, jasności ekranu, co powinno być dość ważnym kryterium, ale powiedzmy, że oni wiedzieli celowo, bo przy tych kwotach 2500-3000 to z tą jasnością nie poszalejemy. Wbudowany mikrofon, kamera też w standardzie, głośniki stereo, waga nie większa niż 2,5 kg. To no też tak, w przypadku... Ja porównywalnym, jakby porównywalnej specyfikacji nie widzę wagi. Na ten. Ja też sobie nie przypominam tej wagi, więc tutaj ten, ale nie oszukujmy się, no gdzieś tam laptopy ważą, oscylują. Kiedy przenosimy, prawda? Tak. Albo nosimy do szkoły, do szkoły, do domu. Znaczy, to typowo eliminuje 17-calowe laptopy, tak? Bo ludzie szukający laptopa z większym ekranem mogą mieć problem, nie? Jeżeli ten. Ale to akurat waga, to powiedzmy, że no tak jak z tymi kredytami, można przymknąć oko, nie? Więc słuchajcie, i jedziemy, to tutaj mamy pokazane testy crossmarkowe i jakby sobie tak popatrzeć, to powyżej, słuchajcie, 1200
zaczynają się procesory starszej generacji intelowskie. Możesz, bo tak słabo jest widoczny. O, tak. Tak będzie lepiej, tak? Intelowskie i tak jak mówię, i sporo takich dziwnych mamy wzorków innych rzeczy. Ja to pokazuję specjalnie. Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę kiedyś było dość o wiele prościej. Był Pentium 1, 2, 3, tak, i myśmy wiedzieli, że te generacje przechodziły, jedna, druga, trzecia i tak dalej. Było łatwiej to zrozumieć. Teraz słuchajcie, można mieć 5, drugiej, 12 generacji. Właśnie, tak, teraz można mieć Intela i5, który był wyprodukowany 5 lat temu, i drugiego Intela i5, który był zrobiony rok temu, i to będzie przepaść. A wręcz będzie tak, że Intel i5 będzie lepszy od Intela i7, który był wyprodukowany w styczniu 2020 roku, a i5 zrobiona była w styczniu 2023 roku. I do tego, ale wszystkie mają takie dziwne numerki. 9750. Zobaczycie, że będzie pojawiał się często numerek 2335 na przykład przy naszym Intelu, tak? To jest ważne z punktu widzenia technicznego, ponieważ to, co możemy teraz, i Sławek będzie teraz też moment dla ciebie, to musimy sprawdzić przy naszym procesorze. Pierwsza rzecz. Ile ma rdzeni i ile obsługuje wątków. A teraz dlaczego to jest ważne? Ponieważ jeżeli lubimy robić kilka rzeczy na komputerze, tak, to każdy... Często mamy ileś tam programów włączonych, tak? Przeglądarka ma 50 kart, no przesadziłem, no u mnie ma z 30 coś, no ale z reguły mamy... nie wiem, 10 jakichś tam kart. Właśnie, tak. I to jest rozdzielone na moc poszczególnych rdzeni procesora, tak? To jest to wątkowanie i czasami lepiej wziąć procesor z większą ilością rdzeni czy wątków, tak? Ale o mniejszym taktowaniu niż iść w takiego mocny procesor, który, uwaga, z reguły najmocniejszy jest tylko pierwszy rdzeń, który obsługuje główny program. Jeżeli, dajmy na to, nie zajmujecie się, nie wiem, edycją grafiki czy edycją wideo, to lepiej mieć procesor z większą ilością tak naprawdę wątków, tak, niżej taktowanych, żeby ten komputer, te multimedia ogarniał po prostu równocześnie lepiej. Tak, Sławku, czy coś... Ale Sylwek, to właśnie chodzi mi o to, jeżeli chodzi tak, o procesory, to może usystematyzujmy, bo wydaje mi się, że omówiłeś tak jakby wszystkie takie najistotniejsze rzeczy z tej specyfikacji, co tam musi być spełnione, a my sobie pogadajmy właśnie, no jak już jesteśmy przy tych procesorach, okej, nie musimy jakby o to jakichś tam podstawowych rzeczy typu wielkość ekranu i tak dalej. Możemy zacząć generalnie od procesora, nie ma problemu. Tylko pytanie jest takie, no bo ktoś szuka jakiejś oferty, no i widzi, tu jest jakiś procesor Intel, Pentium, coś tam, Intel Core i tak dalej, 3, inny ma 5, a jeszcze inny ma 7, a jeszcze inny ma 9. To słuchaj, to może tak warto byłoby powiedzieć. Słuchajcie, im wyższy numerek, tym lepszy procesor. Im wyższy teoretycznie, numerek, tym droższy laptop. Ale poczekaj, no właśnie, dlatego chciałem ten, bo z reguły gra się trzema parametrami. Procesor, pamięć i dysk. Tak. Wszystko inne odchodzi do lamusa. I teraz właśnie, to jest bardzo dobre. Ty mówisz, im wyższy numerek, tym lepszy procesor. I ja prościłem oczywiście, Sylwek, tak? I w teorii jest to, słuchajcie, prawda, pod warunkiem, że porównujemy procesory tej samej generacji. Tak, a generacja obecnie, najnowszą generacją jest generacja w Intelu 13. Ale jeszcze lepiej, bo Intel ma procesor i3, i5, i7 i to jest tak, że i3 to jest taka podstawa podstawy. To jest laptop typowo do przeglądania internetu, czasami coś tam otworzymy, jakiś film obejrzymy. I piątka to jest taki komfortowy... To słuchajcie, z i3 to raczej już odkładać na bok. Tak, dokładnie. I piątka to jest taki uniwersalny laptop, który obsłuży większość multimediów, przeglądarki, internety. Odpalimy Paint'a, zagramy w kilka gierek i jest to najbardziej uniwersalny procesor.
procesora. I siódemka to już jest taka z reguły żyleta dla tych, którzy wymagają więcej, żeby to taktowanie było większe i na przykład zajmują się właśnie edycją wideo, edycją grafiki czy jakimiś rzeczami, które wymagają większych mocy obliczeniowej. Ale i siódemka, co za tym idzie, kosztuje też znacznie wyższe pieniądze. Oj. I od razu wam mówię, nie mamy to co rozważać o siódemce, bo nie kupicie tego w budżecie za laptop nauczyciela. Nawet jeżeli założycie, że dołożycie tysiaka, może być to trudne, bo co prawda takie oferty się pojawią, ale nie są w tym programie ujęte. Ale poczekaj, bo z drugiej strony mamy jeszcze konkurencję, bo teraz omawiamy Pentium, Intel. Mamy konkurencję AMD. I tam jest też podobnie, tak? Bo są Ryzeny i jest piątka i siódemka. Jest pewna różnica tylko i ja to mówię jako człowiek świadomy, ponieważ posiadam w domu laptopy swój oraz, uwaga, syna, jest to laptop gamingowy, wcale nie taki stary, bo ma półtora roku i mój laptop gamingowy jest na Ryzenie siódemce. Raczej syna laptop gamingowy jest na Ryzenie 7 z RTX-em 3060. Sławek będzie wiedział, o co chodzi, ale dla siebie kupiłem laptop, który ma ze mną podróżować. I tu specjalnie zdecydowałem się na Intela. A teraz, Sławek, dlaczego? Ty wiesz. A ja nie wiem. Nie wiesz? Bo Intel pobiera mniejszą... Lubię nazwę Intel. Absolutnie nie, bo Intel pobiera, jest lepiej zintegrowalny i pobiera mniejszą ilość prądu i mniej się grzeje. I tak dalej, tak. Tak? Jest oszczędniejszy. Bardzo fajnie się nadaje. Grzeje. Nie zużywa energii, oszczędza baterię. Może przechodzić w tryby oszczędnościowe baterii, jeżeli jest taka potrzeba, zintegrowany do obsługi grafiki, no generalnie tak to. Tak, i teraz dlaczego to jest ważna informacja? Słuchajcie, ja cały czas będę mówił, pamiętamy o tym, że oglądają, ci co się znają, to pewnie i tak sobie wybiorą co chcą, oglądają nas osoby, które potrzebują takich prostych porad. Prosta rzecz, jeżeli planujemy z tym laptopem dużo podróżować, korzystać z niego na baterii, Intel będzie moim zdaniem, tak, subiektywnym, lepszym rozwiązaniem. Jeżeli jednak planujemy pracę przy biurku, często gęsto AMD jest tańszym rozwiązaniem, równie dobrym do pracy stacjonarnej, co Intel. Sławku? Zgodziłbyś się? Ja powiem tak, ja od bardzo dawna się jakoś tak nie interesowałem procesorami AMD, ale swego czasu to była taka alternatywa tańsza dla Intela. Nie? Nadal jest. To jest nadal. Wydaje mi się, że już te procesory AMD są lepsze niż kiedyś. Nie? Znaczy one są, ale AMD-ki są dobrymi procesorami, natomiast cena nadal jest, no i robi różnicę tak naprawdę. Często laptopy z układami AMD można kupić w promocjach w lepszej cenie niż te intelowskie, ale Intel ostatnio wymyślił nową technologię, o ile dobrze pamiętam. Nadal wtedy się też mocno grzały. O, to tak, i jakby to się nie zmieniło, rzeczywiście potrzebują lepszego chłodzenia aktywnego, na przykład już nie pasywnego, a Intel jeszcze sobie zaserwował, ostatnio to się Iris nazywa, czy coś takiego, nową funkcję oszczędzania energii, która przy 13 generacji naprawdę dość sporo robi, ale to też jakby wykracza zapewne budżet nauczycielski, bo postaram się nie przekraczać tak gdzieś budżetu 3,5 tysiąca z dopłatą, porównując pewne rzeczy i parametry. No dobra. Więc słuchajcie, jeżeli chodzi w ogóle o procesor, to musimy pamiętać o tym, że tak, im wyższy numerek oczywiście będzie drożej. Myślę, że w tym budżecie, który, jeżeli chcemy się mocno zmieścić lub prawie nic nie dopłacać albo bardzo mało, no to celujmy w i5. No i oczywiście tak zwracajcie uwagę na generację, tak? Bo może być laptop jakby w cenie, którą mamy do dyspozycji, macie do dyspozycji, 2,5 tysiaka, a drugi może tam kosztować 2700 i ten ma taki sam procesor i tak na pierwszy rzut oka wygląda wszystko tak samo, więc pytanie, dlaczego tamten jest droższy? No to wtedy warto zwrócić uwagę na te generacje. No i pamiętajcie o tym, że jeżeli chodzi o generację, jak jest wyższa generacja, to oznacza, że ten sam procesor, na przykład i5, mniejszej
o mniejszej liczbie generacji i w porównaniu do tego o większej liczbie generacji, najzwyczajniej w świecie ten wyższej generacji obsługuje więcej wątków, czyli więcej rzeczy na raz może zrobić. Tak. Dokładnie. Bardzo często też traktowanie ma wyższej, co wynika z tego, że nanotechnologia, czyli mikrony w produkcji się zmniejszają, bodajże między którymiś generacjami był dość znaczny przeskok, jeżeli chodzi o tą miniaturyzację. Tak? Ale to są technikalia, które mogą nas nie interesować. Dobrze, Sławek, powiedział. Szukałbym i zaczynał od AMD Ryzen piątki i Intela i piątki, tak? Ja zobaczcie, że to specjalnie na tej... Ty byś nie patrzył, i to jest słuszne zdanie. Oczywiście, tylko czysto subiektywnie. Czysto subiektywnie, natomiast zwróćcie uwagę, że nasz pułap zaczyna się gdzieś od 11 generacji intelowskiej i raczej taka powinna być. Tym bardziej, że generacje wychodzą powiedzmy z roku na rok, z reguły styczeń, luty to są aktualizacje procesorów, czyli pamiętajmy, że teoretycznie ten laptop, on ma być nie starszy niż 9 miesięcy, ale tego nie powiedzieli. Rzeczy wsadzone do tego laptopa, słuchajcie, mogą być starsze. Czyli ten procesor może być z roku wcześniejszego i z jeszcze poprzedniej generacji. Ale dobra, bo myśmy zaczęli od tego procesora, ustaliliśmy. Sławek mówi i piątka, i to warto wiedzieć, bo naprawdę ten laptop wtedy posłuży dłużej. Tak? Jeżeli zdecydujecie się na coś niżej, pamiętajcie, że ta żywotność tego laptopa może nawet tych 5 lat nie osiągnąć. Wydajność powiedzmy, tak, że na przykład taka przeglądarka Chrome już znacząco obciąża system. I druga rzecz, no ja mówię w kontrowersywa AMD 5, dokładnie. I 7 to już są naprawdę lepsze procesory, ale zaraz będziemy rozmawiać o laptopach, które nie mają ani i 5. 9 kosztuje więcej niż w sumie cały ten bon. Dokładnie. Ani i 9 jest chyba raczej rzadko wsadzana do lapków. Bardziej stacjonarnie. Ale pamiętaj jeszcze jedna rzecz, Sławku, bo zaraz wejdziemy w taki temat takich komputerów, gdzie może nawet i 5 nie być, i 3, a komputery i tak będą super wydajne. Bo pierwsze, co powinniśmy w ogóle się zastanowić, to jaki system wybrać. Ja bym powiedział, że pierwsze, co należy się zastanowić, to do czego będziemy używać tego sprzętu, a później dopiero krok numer dwa, system. Tak, bo te procesory nam wyszły tak trochę przed szereg, przyznaję się, przy tym benchmarku, ale właśnie, tak jak mówię, o tym, żeby się zastanowić, a tutaj wrócę, słuchajcie sobie na górę na razie, o tym, żeby zastanowić się, do czego będziemy używać tego komputera, to wspomniałem już wcześniej, że zawsze zadaję takie pytanie. No bo przecież wiemy, jak wygląda nasza praca, jak od do tej pory używamy, jakich programów używamy, kiedy używamy tego sprzętu, no więc to chyba nie jest problem, żeby odpowiedzieć na to pytanie, prawda? No z tym, że, no słuchaj, z drugiej strony może tak, nie do czego, wykorzystywać zawodowo, bo tak, no jeden i drugi system, a mówimy teraz o Windowsie i o Chrome OS, czyli laptopie, który nazywa się Chrome. Ale możemy jeszcze mówić o Linuxie. Ale to już akurat chyba dla osób... No nie, mój drogi, bo Linux nie został ujęty. Nie został ujęty, system musi być zainstalowany i tam specjalne wymogi zrobione. Możemy jeszcze mówić... Linux nie ma szans, tak? Możemy jeszcze mówić o Macu, ale zakładam, że fani Apple'a już swoje... Za tą cenę raczej nie kupią. ...zrobili. No nie, najtańszy Apple, który spełnia, to jest 4700 plus dokupienie Apple Plus, tego pakietu, czy jak on tam się nazywa, wychodzi 6000. Za najtańszego Apple'a, minus 2500, czyli powiedzmy, że te trzeba 3,5 dopłacić. Ale wracając do systemu, skupmy się na dwóch na razie, dobra? Windows, którego wszyscy znamy, i jest coś takiego jak Chrome OS. Chromebooki są to laptopy bardzo popularne, między innymi na przykład w Stanach Zjednoczonych w szkołach, i oparte są o system przeglądarki Chrome, którą powinniście kojarzyć, która jest połączona z sklepem Google'a, czyli to jest taki powiedzmy Android spodrasowany jak do właśnie tego Chrome OS-a, i to się różni. W nazewnictwie...
tym momencie sceptykiem, ok? Ty jesteś zwolennikiem, a ja sceptykiem. Teraz nie, ja nie mówię, że jestem zwolennikiem, tylko chciałbym jakby pokazać. Ale zabawmy się, bo ja ci powiem tak, ja tego nie znam. Poczekaj, to daj mi nazwać. Ja ci wcinał, wytłumacz, a ja będę wrzucał takie rzuty. Ale daj mi tylko je nazwać, dobra? Dobra, ale daj mi go tylko nazwać. I to się nazywa według rządu laptop przeglądarkowy. O, i teraz mi się wcinę. Laptop przeglądarkowy, ale chyba w takiej nazwie w sklepach tego nie znajdziemy, moim zdaniem. Nie, jeżeli w sklepach znajdziemy właśnie jak nazwę Chromebook. Tak jest, tak. Dokładnie. Ale, no i czym się to różni od Windowsa? No właśnie, powiedziałeś, że to jest system oparty na przeglądarce. No to teraz moje pytanie brzmi, a jak nie mam internetów? A jak nie masz internetu, to teoretycznie działa jak telefon komórkowy, bo ma zainstalowane aplikacje APK i korzystamy z tego, ze sklepu tak zwanego Google'a, tak jak w telefonie. Bo to dla mnie było najważniejsze. Tak, uruchomi się bez internetu. Wiesz co, jako freak mam w domu, tak jak wspomniałem, mam dwa laptopy na Windowsie, mam jeszcze Maca, MacBooka Pro z 2017 roku, który właśnie kończy żywota ze względu na uszkodzony ekran i mam jeszcze Chromebooka, co ciekawe. Tak więc chcąc mieć jakby wiedzę i tak dalej, żeby nie było, że rzucam w próżnię, to starałem się jednak gdzieś to również czegoś się dowiedzieć i nauczyć. Dla kogo... Czy możemy powiedzieć, że to jest coś jak taki wielki telefon? Trochę tak. Trochę tak, bo w puli 2500, tam w puli 3000, bo pewnie 3000 kosztuje, ten możemy mieć już takiego laptopa z ekranem dotykowym i z rysikiem. Widziałem, jak Maciek da... Moim zdaniem to też jest warto rozważenia, czyli wielkość ekranu i czy ma być dotykowy na przykład. Tak, dokładnie. Ja pokazywał Maciek Danieluk, którego pozdrawiamy. Mam nadzieję, że połączysz do pozdrowień. Właśnie pokazał, bo on kupił sobie Chromebooka. Ale dla kogo jest Chromebook? Pierwszy, jeżeli, moim zdaniem, jeżeli nie masz jakiegoś obeznania, doświadczenia z Windowsem i poszukujesz czegoś prostego, a masz telefon z Androidem, jesteś Chromebook przyzwyczajony jest do takiej obsługi. Strzał w dziesiątkę, bo on potrafi się synchronizować z swoim telefonem. System aktualizuje się sam nie wiesz kiedy, uruchamia się dosłownie tak jak teraz Windows, już się wszystko szybko uruchamia, ale Chromebooki mają to do siebie, że ich żywotność jest o wiele dłuższa ze względu na system. I jeżeli w szkole macie chmurę, nie Microsoftu, a macie Google Workspace, to też się w pełni zgodzę. To Chromebook jest super. Tak. Bardzo dobrze by się to wszystko spinało. Jeżeli nie potrzebujesz instalować aplikacji Windowsowych typu Paint, typu Office, inne pliki. Nie, Office'a możesz zainstalować. Ma wersję Androidową i jest Office, dokładnie. Jest Office, wszystko działa. To jest taka wersja Androidowa jak na komórce. Tak, wersja Androidowa, ale jeżeli nie korzystasz z jakichś pradawnych, starych programów wykonywalnych EXE, czy nie używasz oprogramowania specjalistycznego, tak, na jakieś do projektowania, drukowania czy innych rzeczy, to Chromebook jest dla ciebie. Jeżeli jednak potrzebujesz chociażby nawet slicer do drukarki, no niestety nie wszystkie firmy wspierają. Trzeba najpierw, i to mówię z pełną premedytacją, zerknąć na to, co mamy i sprawdzić, czy jest wersja na Chromebooka tego. Słuchaj, no i właśnie, tu jest pytanie takie, bo często nauczyciele mają gdzieś z wydawnictw jakieś takie pomocne materiały. I wydaje mi się, że one często są w formie pliku MSI, EXE, coś w tym stylu, wiesz, do zainstalowania. One często są na płytach, a Sławku, przypomnę ci, że żaden z laptopów już teraz nie ma. Już pomijam. Miałem o tym też mówić, że bardzo często macie mnóstwo rzeczy na płytach i raczej należałoby się już nastawiać na to, że już nie ma sprzętów, które obsługują tego typu napędy i dobrze byłoby zadbać powolutku o to, żeby sobie pozgrywać te wszystkie płytki gdzieś na inne nośniki typu na przykład pendrive. No dobra, ja się przełączyłem na pendrive. Może wejść wiele tych płyt, nie? Dobra, ja się przełączam na tablicę, żeby było, no właśnie poczekaj, bo chciałem sobie tutaj przerzucić, żeby było tak po nauczycielsku, więc nie napisz coś, tylko piszemy jedynka, na którą trzeba zwrócić uwagę,
System. Nie. Do czego ma służyć? System, czyli do czego ma służyć. Tak. Ale to jest jedno z drugim tożsame. Tak, masz rację, ale napiszę tak, jak ja chcę i koniec. Panie nauczycielu. Dobrze. Proszę bardzo. Czyli co? Do czego? No proszę bardzo. To damy po twojemu. Do czego? A moje damy... Użył się, zaraz mnie wywali, słuchajcie, stąd. A dobra, daję pierwszy. Do czego? A system daje w nawiasie, dobra? Czyli okay. Chromebook czy Windows? Windowsa chyba nie musimy wam przedstawiać, bo każdy z was z Windowsem raczej do czynienia ma. W dzisiejszych czasach zakładam, że dzienniki i inne rzeczy są. Więc pamiętamy, tak? Chromebook. Jeżeli macie w szkole Office'a Windowsa, no raczej szedłbym w kierunku Windowsa. Jeżeli używacie oprogramowania, które trzeba instalować, szedłbym w kierunku Windowsa, tak? Okay. Jeżeli kochacie Apple, macie iPhone'a, kupcie sobie Apple'a, po prostu dołóżcie pieniędzy, zbierajcie pod choinkę dokładnie i tak dalej i wtedy idziemy w Apple'a. Procesor, to o czym już wspomnieliśmy. Tak jest. Minimum, ja pójdę tak, minimum 5 dam, dobra? Bo to będzie i 5 i AMD Ryzen 5, dobra? Okay. Żeby nie. Jak najwyższej generacji, o, może jeszcze tam dodaj. Tak, ale to wiesz co, to zaraz pokażę. Każdy będzie mógł sobie też sprawdzać te procesory. Zostawimy tak, że minimum piątka. Dobra? Tak, żeby było. Ja osobiście też jestem jednak za Intelem bardziej, mimo że i mam Ryzena, ze względu na to, że po prostu jest bardziej wydajny i mniej się grzeje. Kolejna rzecz. I teraz ważna rzecz, procesora nie zmienisz, nie wymienisz w lapku. Kolejne dwie rzeczy, które chciałbym powiedzieć. Musi służyć na cały czas. Kolejne dwie rzeczy, słuchajcie, które będziemy omawiać, można wymienić, czyli można, jeżeli teraz nie mamy budżetu, żeby dopłacić do tej kwoty 2500 zł, co jednak będziemy polecać dopłacenie do tej kwoty, jeżeli chcemy, żeby ten laptop nam troszeczkę posłużył, możemy dokupić później. Pierwszą z nich jest pamięć. Tak zwana pamięć RAM, ja bym jeszcze dodał, bo to często jest, tak. Wiesz, to ma specyfikację, najczęściej... Tak, ale ja tak chciałem prosto później... Jest RAM, tak, kolejnej nie nazwę pamięć, tylko nazwę ją na D. Mhm. Dobra, pamięć RAM. I teraz co to jest ta pamięć RAM? Słuchajcie, to jest taka pamięć, nazwijmy to tak jak u człowieka, pamięć krótkotrwała, w której przechowywane są tymczasowe procesy. Podręczna na chwilę. I o ile na przykład, słuchajcie, teoretycznie tą pamięć mamy, część mamy pamięci fizycznej, a reszta jest dociągana z naszego dysku, bo tak to działa. I o ile na przykład w przypadku Maca 8 giga pamięci, powiedzmy, coś się wydaje dla nas informatyków trochę głupią rzeczą, nie? W przypadku Maca może funkcjonować, to w przypadku Windowsa jest to mało, bo Windows sam domyślnie zajmuje bardzo dużo przestrzeni. Tego nie robi Chromebook. Minimum 4 giga, sam Windows. Tak, Chromebook, słuchajcie, z 4 gigami pamięci RAM będzie działał idealnie. Ale Windows z 4 gigami pamięci RAM działa. Nie chce mi się wierzyć odnośnie tego Chromebooka i 4 giga, no ale okej. Zaufaj mi, że tak. Testowałem. Ufam. Więc tutaj on ma o wiele inny, nie alokuje tak dużo w pamięci jak Windows, tak? Natomiast słuchajcie, absolutne minimum to jest to, co by zostało określone, to jest 8 giga pamięci, ale... My ze Sławkiem, tu się pewnie zgodzisz, będziemy rekomendowali 16. Przynajmniej 8, a najlepiej 16. O, tak. Ale teraz jest taki wymyk, bo może być tak, że niekoniecznie mamy w tej chwili budżet, bo to uwzględnimy to, że będą nauczyciele, którzy na przykład nie mają teraz pieniędzy, żeby dołożyć. To wtedy sprawdzamy sobie, czy do tych 8 możemy dołożyć kolejne 8, czyli sprawdzamy ilość wolnych miejsc na pamięć. I teraz albo mamy trzy opcje. Pytamy. Poczekaj. Tak? Mamy trzy opcje. Albo pytamy sprzedawcy, tak?
No bo skąd możemy wiedzieć? Nie rozkręcimy, no to z reguły wiesz, użytkownik. Nie, ale w specyfikacji. Jak weźmiemy sobie model, to idzie się doszukać. Znaczy nie wszyscy tak o tym piszą, ale jak zerkniemy na stronę producenta, to jest szansa, że się doszukamy, tak? Albo pytamy sprzedawcę. Niech on. Tak, niech napisane 2x8 tak, na przykład, albo 2x4. Tak. Ale słuchajcie, i teraz są trzy sposoby. Pierwszy sposób, bardzo często jest tak, że w tych laptopach, ale to z reguły ultrabookach, pamięć jest, i w Macach tak jest, pamięć jest wlutowana. Oni mówią na to zunifikowana. Jeżeli kupicie laptopa z taką pamięcią zunifikowaną, to się nic nie da zrobić. Koniec. A chyba, że lubimy lutowanie. Ja tylko odpowiem, panie Grzegorzu, pozdrawiamy na Facebooku, ogląda mniej osób, jeszcze jest kilka na Click Meetingu, z którego nadajemy. Nie da się nic zrobić. Drugi wariant jest taki, że mamy wsadzoną na przykład 8 na jeden slot i drugi slot jest tak zwany pusty, wtedy jest 1.0 rozpisane przy specyfikacji. Ale trzecie najbardziej chamskie niektórzy stosują, to jest 2x4 i zajmuje po prostu dwie przestrzenie pamięciowe. I co wtedy trzeba zrobić? Trzeba wyrzucić obydwie kości i dokupić te kości z osobna, tak? I druga i kolejna rzecz, na którą musimy patrzeć, ile tej pamięci maksymalnie mamy tam zezwolenie, że to pomieści. To też w specyfikacjach bardziej takich powiedzmy głębszych będzie napisane. Unikajcie pamięci wlutowanej, jeżeli nie kupujecie od razu minimum, tak naprawdę przy wlutowanej to 24 to by było absolutne minimum moim zdaniem. Ja mam wlutowaną i mam 32 GB i wiem, że będę spał spokojnie. Na jakiś czas tak starczy. Na jakiś czas, ale naprawdę, bo Windows jest mięsożerny i tej pamięci dużo pobiera. On oczywiście sobie dobiera pamięć z dysku, ale to dysk wolny będzie sprawiał, że procesor będzie szybki, pamięć będzie wolna i procesor będzie się dostosowywał do wolnej pamięci. Więc 16 GB to jest najlepsza możliwość. Jeżeli was teraz nie stać, nie macie pieniędzy, taka pamięć, Sławku, 8 GB, ile może kosztować? Zakładam, że tam nie będzie szybkiej pamięci, tylko będzie DDR4, bo z reguły są DDR4, 3200 taktowania. No, kilkadziesiąt złotych, maksymalnie do 300, tak bym powiedział. Dobra, ale jakbyśmy to może sprawdzili. Możemy sprawdzić. Na Allegro, tak? I wrzucimy DDR4, 8 GB, 3200. Proszę bardzo, słuchajcie. Takie pamięci są wrzucane 80-100 zł. Więc pamiętajcie o tym, że zawsze jeżeli ten możemy to później sobie dokupić, bo będziecie tej drugiej ósemki potrzebowali, ja myślę, że w przeciągu 2 lat najpóźniej. Sławku, zgadzasz się? Tak. Więc ja tu wam pokażę, żeby nie było, że wymyślam. Zobaczcie, dwie pierwsze oferty 80, 100 i teraz bardzo ważna rzecz, słuchajcie, wymiana pamięci nie powoduje utraty gwarancji. Z reguły w laptopie jest taka zaślepka, która daje nam dostęp do dysku oraz pamięci. I wymiana dysku i pamięci, bo dysku będzie mowa. Nie, techniczni nie wymienią sobie sami tej pamięci i tak będą tak, mieć ale punktu, który ich jeszcze dodatkowo skroi za tą wymianę. Ale od razu. Tak, no właśnie chciałem powiedzieć, że jeżeli macie kogoś w szkole, nawet nauczyciela informatyki, który jest obeznany, a nie jest tylko nauczycielem. Ale nie pełni on usług serwisowych dla wszystkich nauczycieli. Proszę cię, jak przychodzą do mnie koleżanki, żebym coś naprawił, a nie jestem informatykiem, czy coś zrobił, to nigdy nie ma problemu. Więc być może macie takie osoby, wtedy możecie sobie pozwolić. Bezpiecznie skupić, tak jak Sławek powiedział, od razu 16 GB pamięci. I idąc dalej, zanim pójdziemy sobie oglądać różnego rodzaju oferty. Czwarty punkt to dysk. I teraz tak. Dysk twardy. Tak, dysk twardy. Wszystkie mają mieć SSD i to jakby jest niepodważalne. Pojemności zaczynają się od 256
gigabajtów. Jeżeli nie gromadzicie plików zdjęć czy innych rzeczy, te 256 będzie na styk. Sławek, dopiszesz? Ja właśnie myślę, że... coś tutaj wrzucić, ale nie mogę. Piąt? Nie możesz. A, wiem, a dobra. Widzę, literkę T pyknąć, ale wtedy dopisuję się. Widzisz? Ale nie, to nie tak. To ja dodam. Co ty na to? 512. 12 całkiem ok i to też na jakiś czas powinno starczyć, tym bardziej, że w tej chwili używamy coraz więcej mediów, coraz więcej filmików, zdjęcia mają coraz większą i zajmują coraz większą ilość miejsca na dysku, no i więc no, te dyski coraz bardziej puchną. 512 moim zdaniem to jest niezbędne minimum. Dokładnie, więc słuchajcie... A jeszcze mógłbyś Sylwek dopisać do dysku twardego w nawiasie HDD, bo to często tak w specyfikacjach gdzieś tam sprzętu zamiast dysk twardy jest napis po prostu HDD. Może być tak. Dobra, tak, ale żeby, bo HDD SSD, żeby, znaczy to jest w specyfikacji, żeby nikt właśnie ten SSD, z reguły tam są M2 wstawione, prędkość dysku, kwestia względna, bo wiemy, że przy tych pieniądzach to nie możemy co myśleć. Dokładnie, to aż tak nie wiadomo, już nie będzie wpływało. Wystarczy, że jest SSD i to już będzie w miarę sensownie chodziło. Tak. I pamiętajcie, słuchajcie, że te wymagania, czyli procesor minimum 5, pamięć RAM, dysk twardy, są to wymagania głównie dla Windowsa. W przypadku Chromebooka ten procesor spokojnie może być M3, to i tak będzie nader. Pamięć wystarczy 8 GB, dysk twardy dalej polecam 512. Jednak przechowywanie danych to jest dość istotna rzecz. Tym bardziej, że się gromadzi tak naprawdę tych plików, gdzieś tam pobrane tak różne rzeczy, śmieci, zanim to wyczyścimy. Dorzuca. Tak, dorzuca się, tak? No i dalej, słuchajcie, to już wygląda dość podobnie, bo mamy ekran z reguły, to co nam zaoferowali przedstawiciele i firmy i markety, to jest standardowy ekran wielkości 15,6 cala, który jest minimum Full HD i raczej ponad to Full HD nie wychodzi, bo nie widziałem żadnego elementu, natomiast jest jeszcze coś ważnego, jak jasność. Wyraża. Jak słyszycie gdzieś coś takiego jak ileś tam nitów w ekranie, to nie chodzi o ilość nitów do zamocowania ekranu, tylko chodzi o jasność. Tak. I tutaj powiem wam... Im więcej nitów, tym lepszy komfort w słońcu na przykład w pracy. Dokładnie. No i teraz tak właśnie, jeżeli słuchajcie, decydujecie się pracować na zewnątrz, tak, ja tu dam ekran, to powiem wam szczerze, tak jak słuchaj... No powiem, jeszcze dobrze było, żeby był mat. Dobra, jest taka różnica, bo mat jest lepszy do pracy biurowej, błyszczący jest lepszy do oglądania multimediów. Ekran matowy jest lepszy na słońce i jasność, słuchajcie, jasność docelowa, jaką ja bym chciał mieć w ekranie, jaką staram się mieć, to jest 400 nitów. Dobrze, CCD czy CDD, nigdy nie pamiętam. Napisz nitów po prostu i tyle. Dobra. Ale nie, to jest ważne, bo w specyfikacji zawsze jest pisane i trochę inaczej, bo jest CCD. Ja powiem ci, też nie pamiętam. Natomiast od razu wam mówię, nie mam szansy, żebyś coś zmienił tą jasność przy tej cenie. Więc tak, więc ta jasność, słuchajcie, którą dostajecie za pieniążki w okolicach 3000, to jest 250-300 nitów. Od razu wam mówimy, nie będziemy ściemniać. Bardzo często firmy, producenci tego nie podają, bo nie jest to parametr, którym można by się chwalić. 250 nitów jest akceptowalne do pracy w pomieszczeniu. 200 nitów, słuchajcie, nie. Proszę was, nie róbcie sobie tego swoim oczom. 300 nitów jest już przyzwoite, ale tak jak mówię, no każda większa jasność jest, wymaga więcej, tak? Co ciekawe, no ja teraz pracuję na OLEDzie, więc to też jest różnica, ale to też są pieniądze znacznie wyższe niż to, co nam oferują. Odświeżane nie jest takie ważne, bo nie, te gry grać nie będziemy, bo i tak procesor, karta graficzna, o której nie wspominamy, jest zintegrowaną kartą na procesorze. To nie jest laptop, na którym sobie pogracie, czy wasze dzieci pograją. Pasjans, proste gierki, tak, żadnych Quake'ów, Doom'ów i tym podobnych.
Nie ma szans. Nie wiem nawet, czy Cyberpunk by na tym odpalił. Możesz, Sylwek, dopisać do tego ekranu, bo wygrzebałem w tym momencie. To jest kandel, no. To jest inaczej kandel, czyli CD. Kandel. CD na metr kwadratowy. Ale samo CD tam było? CD? Samo CD, tak, tak. CD, no dobra. A czekaj, nitów, czyli w nawiasie CD. CD. Tak, właśnie, bo te oznaczenia, tak? Przy czym, tak jak mówię, staram się wam powiedzieć tak, żeby było jak najbardziej jasno. Czyli mamy procesor, pamięć, dysk twardy. Trzy najważniejsze rzeczy. Spróbujmy wybrać się na jakieś zakupy. Czyli zanim wybiorę się na zakupy, coś byś dorzucił. Bo ja bym dorzucił jedną rzecz. Wiesz co? Ja bym dorzucił... No dobra, powiedz co. Podświetlana. Nie, dla mnie to nie ma znaczenia, chyba że wieczorami. Wieczorami, ale nauczyciele często wieczorami pracują. Okej, ale na przykład dla mnie większe by miało znaczenie ilość portów i gniazd, wiesz? No dobrze. Ja najchętniej bym... Ale powiem ci tak, ale porty i gniazda kupujesz sobie przedłużkę, przejściówkę za kilkadziesiąt złotych no, i ci to wisi, tak? A klawiatury sobie mi nie podświetlisz. Ja mówię czysto subiektywnie, mnie to niepotrzebne. No tak, ale no dobrze, ty pracujesz przy wielu komputerach i tak dalej. Słuchaj, ja mam na przykład mam klawiaturę zewnętrzną, która oczywiście się świeci, bo ja lubię widzieć. Na laptopach to się podświetla tak fajnie, nie? Że powiedzmy sobie przy słabym świetle widać po prostu klawisze, a dobra. W momencie, kiedy pracujemy przy słabym świetle, bez podświetlonej klawiatury po prostu... No nie widać klawiszy, tak? Dobra, jako że ja mam władzę, to piszę ilość portów ze znakiem zapytania, bo tak jak mówiłem, można dokupić przejściówkę, która nam będzie rozszerzać tą ilość. Ale co mam dokupiwać, jak mam wszystko, chcę mieć wszystko no jakby... Ale proszę cię, w Macu są dwa porty i wszyscy kupują przejściówki, nie? Trzeba dokupić jakąś pierdółkę za kilka tysięcy czy kilkaset złotych. Dobra, no bo może coś podłączyć. A może jakbym tą twoją ilość zamienił na szybkość portów. Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o pogadamy USB 3.0, USB-C, to tak, jest ważne. Tak, żeby na przykład był USB-C, który pozwala... Są laptopy, które mają na przykład jeden lub dwa port, no jeden na przykład, jeden USB, no to podłączycie myszkę i do widzenia, nie? Co tam dalej podłączysz? Znaczy nie, no... I podłączę. Nie, no proszę cię, tu nie ma laptopów z jednym portem, są z dwoma wejściami USB. Tak naprawdę w standardzie musi być HDMI, musi być USB-C i USB-A 3.0. Tak jest. Dodałbym jeszcze jedną rzecz. Wiem, że zaraz będziesz mówił, że może to niepotrzebne, ale moim zdaniem jednak jest potrzebne, bo często w szkołach mamy możliwość w sali na przykład, no, pod warunkiem, że oczywiście kupujemy ten sprzęt nie tylko i wyłącznie dla siebie, ale jeszcze od czasu do czasu przyniesiemy go do szkoły sobie, bo tam będziemy chcieli sobie podpiąć na przykład się pod sieć. No to dla mnie przydatne byłby port RJ45, żebym mógł sobie takiego laptopka podpiąć kabelkiem do sieci. A to jest zabawna historia, bo mój laptop tego nie ma, ale dostałem od razu z laptopem na USB-C przejściówkę. Przejściówkę. Tak, ale nie, dobrze, słuszna uwaga, bo jeżeli rzeczywiście w szkole nie mamy Wi-Fi, tylko wtedy mamy jest to po prostu sieć pewniejsze połączenie, moim zdaniem. Tak, to damy, tak, port RJ45. Rzeczywiście tak jest, czyli... To jest takie specjalne gniazdo, internet włączyć po prostu kablowy. Internet kablowy, no ja tak mam podłączony na przykład laptopa teraz, którego używam, tego drugiego, bo nadaję z laptopa syna i tego gamingowego i on ma właśnie RJ45, bo jednak internet po kablu jest szybszy niż Wi-Fi. To, no, nie oszukujmy się, tak? Znaczy nie, wszystko zależy tak naprawdę od
Dobra, wszystko zależy od routera, access pointa i tak, tak dalej. Jest. Tak? Bo, jest ale dobra. Aczkolwiek dobra. Może nie tyle szybszy, co ja bym powiedział pewniejszy. Pewniejszy, ale nie, no jest szybszy. Po kablu jest szybszy, bo naprawdę trzeba mieć odpowiedni osprzęt, żeby prędkość Wi-Fi dorównała prędkości kabla. A wiemy, że w szkołach często jest robione po taniości. No nie oszukujmy się, tak? No niestety. No niestety. A routery, które dostajemy razem z internetem do domu od operatorów są też to dość tanie routery, które teoretycznie dają stówkę, a w praktyce bywa różnie. Więc rzeczywiście ten od RJ45. Dobra, słuchajcie, dość dużo rzeczy takich i niezależnie od tego, co za chwilę pokażemy, i bo chciałbym, żebyśmy zajrzeli do sklepu metrosystemu. A co z bateryjką? Bateryjką. No ale słuchaj, ale bateria to ci, tak jak ci powiedzieli, tam i że musi być ta optymalna rzecz, natomiast raczej spodziewałbym się, że baterie będą dość zbliżone pojemnościowo. No dobra, i wiesz, że pojemność baterii nijak się ma do praktycznego jej jakby zastosowania komputera. Niestety. Prawda? Na tym. Ja tutaj się wrócę jeszcze, bo Grzegorz, który nas ogląda na Facebooku, mówi o wielkości matrycy. No wielkość matrycy jest kwestią względną. W standardzie raczej w ofercie jest 15,6. Będą ludzie, którzy będą szukali mniejszego laptopu przenośnego. Ja mam tak 13 minimum. Ja mam 14, tak? Ale mam dlatego tą 14, bo mogę pracować sobie, często robię szkolenia, tak? Różnego rodzaju i jeżdżę z tym laptopem. I potrzebuję małego laptopu, natomiast jakbym miał mieć tylko laptop w domu, to chyba bym wybrał 17, albo po prostu bym z czasem dokupił do niego monitor. Czyli ten płynówka to jest 13 czy 14? Nie, 14. 14. Jest tak, jest idealna. Zaczyna, taka ciekawostka, bo w 2011 roku, jak miałem pierwszego Maca, to miałem w ogóle 11-calowego. Wyobraź to malutki. Sobie, era. Malutki. Malutki, fajny. Potem przesiadłem się na Pro 13-calowego, teraz trzymam coraz się na 13-calowego. Ten malutki już są coraz... Starość nie radość, ale w pracy, niestety. W pracowni zdrowia mam 27-calowego dotykowego, bo rzeczywiście idzie ta starość. Dobra, słuchajcie, bo dość długo was trzymamy i to tak, pójdźmy na szybko. Wybraliśmy chyba z czasem, moim zdaniem. Dobra, tak, jedziemy. No, my we dwóch jak się rozgadam. Pójdźmy, wybierzcie się z nami na zakupy, dobra? Zaglądamy sobie, słuchajcie, na stronę Mentor Polska, laptop dla nauczyciela. Podrzucę też wam link do tego. I tu mamy ich oferty. I mamy do wyboru trzy firmy. Dell, Acer i Asus. Chciałbyś to skomentować jakoś, jakbyś miał polecać firmy? Tak, Dell. Dell. Mówisz Dell. Świetnie, bo ty jesteś team Ale wiesz Dell. Dlaczego? Ale wiesz dlaczego? Głównie dlatego, na razie nie patrzę w ogóle na sprzęt i tak dalej, ale głównie dlatego, że z Dellem mam fajne doświadczenia, jeżeli chodzi o serwis, wiesz, że naprawdę no dobra. Praktycznie wystarczy mieć tam konto u nich mieć. I jeżeli coś nie działa, to nawet zdalnie, że tak powiem, jest cały komputer diagnozowany. Jak wiadomo, co poszło, to wystarczy tylko to zgłosić i oni przyjeżdża serwisant, robi, wymienia, czy tam co trzeba, naprawia i mnie nic więcej nie interesuje. To jest naprawdę w porównaniu, no ja mówię to pod względem obsługi sprzętu w szkole, tak? Jak jest dużo sprzętu. W przypadku, kiedy ja sobie kupię dla siebie, to może nie mieć jakiegoś tam... dużego znaczenia. No właśnie, dobra, ważna rzecz. No tu trzeba by było zebrać feedbacki z pozostałych serwisów. Ja jako człowiek, który wśród swoich laptopów jakby zaliczył dwa Asusy, to powiem, że ja wolę Asusa, bo nigdy nie musiałem korzystać z serwisu. No powiem ci, że kiedyś właśnie też z Asusa bardzo mocno korzystałem, bo no to też jest swego czasu, nie wiem jak to jest teraz, swego czasu to też była alternatywa taka tańsza do innych markowych sprzętów. Tak. I z tego co wiem, to teraz Asus jest naprawdę, jeżeli chodzi ale o nie to, ale sprzętu i tak dalej. Asus był tańszy? Z Acerem nie pomyliłeś? To Acer zrobił. Acer, sorry, Acer, tak. No właśnie. Nie, mój drogi, Asus to jest Asustek i to będzie rangowo. Się, tak. Wiesz, kreując sobie. No właśnie, bo to będzie rangowo mniej więcej tak. Na ten sam poziom co Dell. Tak? Tak. Czyli Asus, Dell i Asus to są takie firmy. Tak.
Dokładnie, a Acer tak. też jest markowym sprzętem, ale takim bardziej skomunikowanym na stosunek jakość cena, bardziej wyważony, tak? Tak. Dell mam u siebie, słuchaj, ponieważ mam pracownię OSE na Dellach, już dwa padły po trzech latach, w tym jeden odratowaliśmy, bo padła mu bateria. Ale padły w sensie... Ale to... Tak? No, popsiły się. No, jeden wymieniliśmy baterię, jest dobrze. Więc tutaj akurat już poserwisowa była obsługa. Więc tak jak mówię, to kwestia różna. Wracamy do Deli, zanim pójdziemy dalej. To w Delach mamy w ofercie dwa modele, znaczy modeli jest kilka, ale dwie serie modeli. Vostro i Latitude. I to jest quiz dla pana, panie Sławomirze, fanie Delli. Czy wiesz, czym się różni Vostro od Latitude'a? No patrzę w tej chwili na to, wiesz, to jest mini specyfikacje, tak? Ten z i3 to już dziękuję bardzo, chociaż zobaczcie, tam jest tak, i3, ale 16 giga, ale i5, ale 8 giga. i3 ma 512 giga. Ale to jest tak, twardy. No. A i5 ma 256. No bo tu przyoszczędzili na... Poczekaj, no bo tu przyoszczędzili na procesorze, a mogli sobie odbić na... taki dorzucić więcej RAMu i dysk. A tutaj procesor jest już droższy. Mhm. Tak, już będziemy wrzucamy sobie na cenówki. A tu jest lepszy procek, ale dysk jest, byłby do wymiany i pamięć do dołożenia, tak? Przecież mówię, dysk można go nawet nie wymieniać, bo teraz to są takie dyski przenośne, że zewnętrzne, po prostu tak, dokładnie. Zewnętrzne, że naprawdę można było funkcjonować, abym dołożył pamięci do tej i5. Więc ta i3, słuchajcie, kosztuje 3500, ale ja wam powiem za chwilę, dlaczego kosztuje 3500, bo my porównujemy teraz modele Latitude. Zaczęliśmy od tej wersji lepszej. A teraz czym się różni Vostro od Latitude'a? Ponieważ Vostro jest takim podstawowym modelem do użytku domowego. Wiecie, tam jest plastik bardziej tradycyjny, ograniczone funkcje, a Latitude to jest komputer, seria laptopów biznesowych, które także po pierwsze mają lepsze jakości materiału wykonania, ale bardzo często też spełniają wymagania wojskowe co do na przykład szczelności czy odporności sprzętu. Stąd też jest on zbudowany z lepszych materiałów, więc jest droższy. Dla porównania wracamy tutaj, zobaczmy co się dzieje na Vostro, tak? Czyli mamy 8 i 16 i otwieram. O, no i 8, zobaczcie. Już nie ma, już sprzedany. Wyleciała, została nam tutaj 16, która kosztuje 3000. I zobaczcie, że ona spełnia. 3520 model, jest i5, 12-35, zobaczycie. Więc tak, więc jest dopłaty, ale ja od razu mówię, za 2500 naprawdę, słuchajcie, ciężko. Nie róbcie sobie nadziei, bo to, co kupicie, będziecie później żałować. To jest 3000, to jest taki rozsądny budżet, tak? Jeżeli chcecie coś lepiej, to jeszcze troszeczkę trzeba dołożyć. Więc mamy i5, 12-35U. Zwróćcie uwagę, że ten procesor będzie bardzo często się pojawiał, bo to w tym segmencie jest najpopularniejszy procesor, który gwarantuje nam niezawodną pracę. 16 GB, 15 GB RAM-u, czyli tej pamięci, 15 GB dysku. I to, co jest fajne, Windows 11 Pro Edu, czyli Windows, który obsłuży wam chmurę służbową i jeszcze ma dodatki w wersji edukacyjnej. I ja teraz muszę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Jak wy kupicie sobie Della, Latitude lub Vostro, Mentorze, to w przypadku Della Vostro dostajecie 4 lata gwarancji w tej cenie, czyli o rok więcej, a w przypadku modeli Latitude, no ten już naprawdę kosztuje trochę więcej, nie? Zobacz, że to jest 3700, no ale procesor będzie robił różnicę, bo jest 1335. I macie tutaj 5 lat gwarancji. Czyli na cały okres używania sprzętu w tym projekcie. 4, to tu jest w tym 5, tak? Nie, tak, różnica jest taka, że Vostro ma 4 w domyśle. 4, a ten 5, tak? A ten 5.
w tej ofercie mentora, czyli mentor systemu audiowizualne, tak? Ale tu trzeba się wykosztować i niestety, tak, i niestety słuchajcie, do tego trzeba dorzucić. Jest jednakość 8, 3200 DDR4, pamiętamy 80 zł dorzucamy, ale dysk też jest stosunkowo mały, więc tutaj ten procesor Intel i5-335U naprawdę, słuchajcie, pożera nam tak naprawdę dość znaczną, tak, dość znaczną, słuchajcie, część, jeżeli chodzi o to. Ale zobaczcie, mamy 10 rdzeni, 12 wątków. Tak? Zerknijmy sobie na tego w ostro. Pamiętacie, mówiliśmy o tych rdzeniach i wątkach. To jest ta wersja słabsza, czyli i5-1235, tam jest i5-1335. I patrzymy sobie, o, a nawet mamy tak, coś takiego jak versus, tylko chciałbym, żeby w tym pasmarku może. Było. Czekajcie, to nie tak. Tu sobie weźmiemy i5-1235. To już takich trochę takich technicznych rzeczy. Aha, dobra. Add another 10. I tu będzie było 1335. Wyjdzie na mnie. A, to jest compare list, ale coś nam ta compare list. Nie, a ja wiem już. Tak, Intel i Core plus. O, tak teraz trzeba było dodać. Intel i Core 12. O, i teraz mam takiego kompera. Jak sobie zobaczycie, to zobaczcie, ta 1335 dostaje 17 tysięcy, tak, w CPU marku, a ten tylko 13, więc jeżeli zależy wam na tym, żeby ten procesor był wydajniejszy, to musi być. Rdzenie, wątki zostają bez zmian. Zobaczcie, że tak samo taktowanie w standardzie tego procesora jest on po prostu wydajniejszy. Obydwa mają Intel Iris. Co? Taka pamięć, większy cache, pamięć podręczna dla procesora. Tak, większy jest cache. Obydwa mają tego samego XRS zintegrowanego, ale zobaczycie, Q1, Q2 to jest kwartał i ten procesor jest z 2023 roku, a ten jest z 1 stycznia, znaczy ze stycznia, lutego lub marca 2022 roku. I pamiętacie, jak mówiliśmy na samym początku, że laptop ma mieć 9 miesięcy, ale sprzęt włożony do tego laptopa, podzespoły, te części niestety nie będą, nie muszą tyle mieć, tak? Więc na to i wynika stąd cena, że ten procesor, zobaczcie, wyszedł stosunkowo niedawno, bo on wyszedł między kwietniem a gdzieś tam lipcem tego roku, więc jest to stosunkowo nowy ten procesor, tak? Tu moglibyśmy się bardziej zobaczyć, pooglądać sobie, jak to wygląda w tych statystykach między sobą, no ale różnica w cenie też jest dość znaczna. Tak więc warto. Gdybym chciał bardzo mocno oszczędzić, to tutaj nie, jakoś specjalnie nie zwracałbym na to uwagi. Nie, dokładnie, tak? To jest taka kwestia dla tych, którzy mają zamożniejszą kieszeń i chcą dołożyć, tak? I chcą mieć nowszy procesor, natomiast to nie jest tak, że to są gigantyczne różnice. Spokojnie będziecie sobie pracować na tym procesorze 1235. Tak? Natomiast też tą cenę robi, że Latitude jest to marką bardziej premium niż Vostro, jeżeli chodzi o... Czyli czekaj, mamy tak, 3000 i 3700, dobrze pamiętam? Tak, 3000 i 3700 tutaj w przypadku tej oferty, tak? No zerknijmy w takim odkładzie, czekajcie, jeszcze na to, co mamy na sklepie Dellowskie. Mamy 3000, mamy Latitude, ale to jest i trójka, odrzucamy to od razu. Mhm. Ja bym to odrzucił, ty się ze mną zgodzisz. Mamy tego za 3700, mamy Chromebooka, o którym była mowa, tak? Czyli zobaczcie, Chromebook oparty na Ryzenie i tu nie odrzucamy, bo tu już wystarcza, bo Chromebooki działają zupełnie na czym innym, za 2800 i Chromebooka tutaj drugiego za 3600. No jak na Chromebooka jest to dużo, moim zdaniem. Nie wiem, czy się zgodzisz?
No, ale mówiłem, że na Chromebookach się za bardzo nie znam. No ja bym szedł, jak już bym miał wybierać, to żebym miał jak najlepszy sprzęt i jak najwięcej RAM-u, jak najlepszy procesor, dyski, tyle. Słuchaj, ten Chromebook tutaj chyba będzie z 10 lat działał, jak się nic nie popsuje. I dalej będzie działał na Chrome OS-ie, jak się nic nie zmieni. Idziemy dalej. Mamy jeszcze Dell Latitude, ale znowu mamy i trójeczkę. To. Więc tego byśmy odrzucili i mamy tutaj na i5-ce 1335. 8. Widzicie? Różnica 200 zł, 8 GB, 256. A czekaj, to teraz tak. O, on jest porównywalny do tego. Mamy tam Della, który ma i5 i 16 RAM-u. Mamy gdzieś tutaj? Ale w Latitude tak. Nieważne to gdzie. 3500. Okej, okay, ale jest też jeszcze, czekaj. I piątka 16 giga 512 za 2999. Poczekajcie. Zobaczmy tak. Idziemy. Tak, alternatywę super najtańszą, ale która by mieściła się w naszych takich, wiesz, kryteriach, które żeśmy sobie... No to dobra, no to idziemy. Najpierw w Dellu. Jeżeli decydujesz na Chromebooka, to mi spokojnie starcza za 2800. Nawet nie brałbym więcej. Okay. Szczerze, jeżeli decyduję się na Windowsa i nie zależy mi na jakichś tam certyfikatach wojskowych typu odporności na wodę, kurz, coś tam, biorę takiego Vostro na Ryzenie, jeżeli ja będę pracował te dwie stówki na Intela. No dobra, ale ja mówię, że pracowałbym w domu i nie przeszkadzam tam, że tam się trochę może więcej nadrzać. Ryzen 5 za 2800. Jeżeli mnie stać, to idę za twoją poradą, dorzucam dwie stówki za 3000. Tak, za 3000 biorę sobie tą i5 16 GB. O czym mówiliśmy, nie? No wiadomo, mam wszystko, dokładnie. Gorszy, tak, zobaczcie. Jak na Dell, to jeszcze Dell i tak ma dobre sprzęty. No. Tak, tu jeszcze dostępność 14 dni, więc mam to na święta. Jak dobrze pójdzie. Jak dobrze pójdzie. No. I to mi wystarcza. Dobra, mamy i trójkę, no to i trójka, zobaczcie, jest odrzucam. Dorsza, bo to jest Latitude. Odrzucam, no tu jest lepszy procent, znaczy już musieli oszczędzić, bo ta i trójka jest nowsza po prostu, ona jest 13-15 tak samo, czyli ona jest z tego roku, dlatego kosztuje więcej, tak? Normalnie, tak wiecie, jak wyprzedaże sezonowe w marketach, nie? Odzieży. Idziemy dalej. Tu jest i piątka z nowego roku, a za 3500. Dokładam 8 dych, dokładam pamięci i mam rozwiązanie, tak? Albo bezobsługowo kupuję tego z najdroższego 3700. Dobra. No to słuchaj. Jak to mi stać? Takie dwie opcje. Jeżeli Chromebook, to ten drugi, tam nie pamiętam tej ceny. Ja bym w Chromebooku, wiesz co, ale ja mógł Chromebooka na Intelu Atom czy czymś takim i chodzi to bez problemu, tak? Mógłbym się przyczepić do jakości, tak, 2800, mógłbym przyczepić się do jakości gładzika tego, który tam jest, bo ja jestem dość specyficzny, zboczony przez Maca, który ma genialny gładzik i bardzo ciężko mnie zadowolić, dlatego używam myszki. I tu spokojnie wystarcza. Jeżeli chodzi tutaj czekajcie, gdzie ten Chromebook? Tutaj mamy Ryzena trójkę, tu trójka też jest aż nad i 8 GB. To wszystko jest na sklepie, podrzucimy wam zresztą link za chwilę do sklepu. Ale chciałbym pójść dalej, dobra, bo my się na tym Dellu zafiksowaliśmy, a mamy 15 minut, żeby tak to w rozsądnych półtorej godziny się jeszcze czekam zmieścić. Na te promo, co mówiłeś. No promo będzie, tak, więc czekajcie, słuchajcie, bo promo naprawdę, ja w ogóle i koleżanka już sobie zamówiła, bo ja ogólnie naprawdę... Chciałbym to porównać z tym, co w tej chwili patrzymy, wiesz? Dobra, to słuchaj, to ja robię tak, to poczekaj, pozamykam to zostawię. No. Zostawię, jakbym miał wybierać Della, to ustaliśmy, bierzemy tego, Della Vostro 35, 20 i 5, 12, 35, 16 giga, 15 na Windows 11,
sąsiedu. Nie interesują mnie te dodatki z Latitude'a, bo wiecie, to jest coś więcej. Zobaczcie. Jest fajnie, elegancko tak naprawdę. Wszystko mamy. Tu jest w standardzie napisane, że 3 lata, ale wiem, że jest 4. Jak się zakupi go w Mentorze. Na piśmie być. Wiesz co? Powinno być, bo to jest 3 lata on site basic service, ale coś było. Dobra, poczekaj chwilę. Niech ja sobie jeszcze raz zerknę. Wostro 35.20. Nie, wydaje mi się, dobra, jeżeli się mylę, to biorę to na siebie. To nie zostało zmienione, bo w takim odkładzie na stronie, bo ja mam inną informację, co było zmieniane ostatnio. No wiesz, zanotuj to i żeby to było oficjalnie. Tak, bo tak, wiesz, ktoś tak żeby było oficjalnie. Tu mówimy o 4, a jest napisane na 3, no to takie tak, już. To zanotuję to, natomiast słuchajcie, i to jest 12 generacja, to też jest ważne na tym, czy to, co mówiliśmy rok wcześniej, tak? Ale 4 lata ma być. Ja trzymam, to jak tu powiedzą wam, że 3, to mówcie, że ja wam obiecałem 4, jakby ktoś się na to zdecydował. Nie ma innego wyjścia, bo stronę 4. Biorę to na siebie, załatwię to, dobra? Idziemy w takim układzie, słuchajcie, dalej. Znaczy, dużo się zmienia, chyba po prostu jeszcze gdzieś nie zostało zmienione, bo Dell pojawił się jako pierwszy. Drugim jest Acer. I w Acerze, słuchajcie, mamy takie kilka. Laptop dla nauczyciela, bo to jest inny laptop. Mamy dwa Acery. Mamy Acera 2550, ale to jest i trójka. Więc odrzucamy go. Tak. I mamy tego Acera, czekaj, ja tego w końcu w ostro, to był ten. Będę zbierał te laptopy. I mamy Acera takiego, który ma i piątka, 1215U w porównaniu do naszego tutaj 1235U. Zaraz sobie to przetestujemy tutaj, dobra. Bo to jest ta stronka, 8 GB, 1512, no trzeba by było dołożyć 8. Ale czekaj, z Dellem jest to porównywalna chyba cena, co? To jest ta sama cena, tylko mamy inne procesory, dobra? No to robimy w takim układzie porównanie procesorów, tak żeby wam powiedzieć, nie to, że my sobie coś wymyślamy, tylko słuchajcie... Cena, jak jest ta sama cena, no jak będzie lepszy gdzieś tam procesor, no to wtedy... Dobra, dodajemy tutaj, dodajemy Acerowy do tego i będziemy wiedzieć, jak to wygląda, tak? Bo słuchajcie, nikt nie pamięta tak naprawdę wszystkiego, gdzie mi to znikło. Tu było. Ale już tu kupiłaś chyba tam. Nie, dobra, tu. Ja muszę sobie znaleźć. Jest i trójka. A czemu mi nie znajduje i piątki? Zobacz, same i trójki, no i co? Nie, bo to na pewno nie jest to. Może jakaś cyferka, wiesz, to masz 12, 15 U, a tam coś innego było. Mhm. Faktycznie. Dobra. Tak. Tu pokazuje, że jest takie coś. Spróbujemy jeszcze raz. Znaczy może być tak, że tam, w tamtej, ale to jest 12.30. Nie ma w tamtych zestawieniach może, nie? W tamtych zestawieniach nie ma. Dobra, poczekajcie. Ja sobie tu zerknę w takim bądź układzie. Na tym właśnie, dlatego widzicie, to jest takie rzeczy, których nikt nigdy nie powie. My sobie patrzymy i piątka na tym. A tu patrzymy. MP i trójeczka i piątka 12-15U. No rzeczywiście, powinna być 12-15U. I nie chcę nam znaleźć takie i piątki 12, bo nam znajduje coś innego. Chyba, że to jest błąd gdzieś tam. Bo to jest... Może 3 powinno być.
No właśnie. I to może być tak. A dobra, ale spróbujmy w takim razie. Wydaje, że też tak wiesz, szperam i wszystko dotyczy i trójeczki. No właśnie, wiesz co, to będziemy weryfikować. Ale jeżeli tak jest, patrzymy tego Acera. Acer Travel Mate PM 12, 15, 54. I tu jest na przykład na i trójce. To ciekawe. Chyba, że albo będzie błąd w takim odkładzie po stronie Acera, który dostarczał, albo jest to wersja specjalna. Ale nie widzę takiego ten. Bo może być wtedy 12, nie 12, 15, tylko zakładałby, że jeśli jest i piątka, to będzie 12, 35. No. I to by miało sens. I wtedy dostajemy w Acerze to samo, co dostajemy w Dellu, ale Acer ma 16 GB. Patrzymy sobie tutaj w dół. Tak. Gdyby był procek ten sam, tak, to przy tej samej cenie... Dell ma lepszy. Przy czym zobacz, to jest tak, otwierany do 180 stopni ekran. Czyli nie tak na płasko. Tu nie mamy takiej informacji, więc trzeba by było sobie w takim odkładzie to poszukać. A jeszcze zobaczmy te nity, słuchaj, tu też, bo widzisz, to żeśmy pomijali. Dobra uwaga, znaczy, bo większość z nich ma 200, tu ma 250 nitów, okay. I tu nie mamy takiej informacji, bo producent nie podał, ale zakładam, że poczekaj, to dobra, patrzymy gdzieś go na Acer. TM15, 215, 54. Patrzymy na Acer. Travel Mate. O, to akurat i 7 zrobili. Było. Nie, to nie, tu tak. Nie, to było bitów. Nie, widzisz, i tu jest tak, że tu jest tak. No zobacz, Ctrl F, jasność, czy gdzieś coś będzie takiego. Znaczy nie, poczekaj, bo tu jest wyświetlacz, nie podają. No to czyli nie wiemy, tutaj nie wiemy, nie? Tak, jedna wielka niewiadoma, aczkolwiek no tak, trzeba by było to, słuchajcie, tak naprawdę zobaczmy tu jakieś świat laptopu. O, proszę, tu jest zupełnie inna cena, na czym, ale na i trójce. Natomiast procesory się wymienia, zobaczymy, czy uzyskamy informacje o nitach. 15 IPS matowy. 0. Więc słuchajcie, ryzyk fizyk. Głowa. Dokładnie. Ryzyk fizyk może być 250. Tyle bym się spodziewał nitów, aczkolwiek ja bym nie ryzykował. I przepraszam, brzydko ja mówiąc, na ten. Tutaj nikt mi za to nie płaci, więc tak, o Renata tutaj AMD ma 4 lata gwarancji. Też mówię, że Renia coś pisze. Tak? I Ryzen. Dobra, czyli ja bym tego Acera po prostu wyrzucił. Znaczy nie tyle, no po prostu nie wiemy na temat niego. Tak, tego, ale w tym momencie mamy tą samą tak cenę, co tak. Dell Vostro, i Dell jest firmą stabilniejszą w tym przypadku i mamy wszystkie informacje. Tak, 4 lata gwarancji, aczkolwiek poczekaj, bo ja mam takie notatki jeszcze, które uzyskałem od mentora i na które chciałem sobie spojrzeć, jak tam z nimi negocjowałem różne rzeczy. Jest jedna przewaga Acera, no, mój drogi, i przewagą Acera jest 5 lat gwarancji. A? Rok więcej. Ale czekaj, tam czekaj, któryś model Della też chyba był 500, tak? Ale to te latitudy, to już co 3,5 się zaczynało. No dobra, więc to jest takie, wiesz, na tym, tak? Więc tutaj w tej chwili ten model, o którym mówimy, na razie króluje. Na razie. Dobra. Bo idziemy do ostatniego modelu, na który przygotowano właśnie promocję, słuchajcie. I tak się dogadałem, więc zmieniamy, słuchajcie, sobie tutaj nazwę Acer na Asus. Asusik, okej. No i słuchajcie, za 3600 w cenie normalnej, ale powiedziałem, że będzie taniej, więc już nie myśl 3600, ponieważ ja wychodzę z taką promocją.
teraz jest. Ja wychodzę na taką promocję. A poczekaj, promocja. Bo tak, jest promocji, ponieważ on będzie dostępny od stycznia. Trzeba go zamówić i właśnie dogadałem się, słuchajcie, w Mentorze, że zbieramy na niego zamówienia. I to jest special price ode mnie, dla was, naprawdę. A wy sami zdecydujecie. Sławek zaraz powie, czy warto, czy nie. I Sławek nie ma za to płacone. Poczekaj. Niestety nie. No, niestety nie. Ale za udział, masz u mnie browarkę za to, że dzisiaj ze mną gadasz. Słuchajcie. Deal jest na to. Nie porozmawiam. Nawet ja, i herbatkę razem pijemy. Ty jerby, ja zwykłą. Świąteczną, z kubeczkiem świątecznym. I teraz tak, za chwilę patrzymy na Dela, ale wywołujesz promocję. Więc ponieważ laptop Acer ma 7 dni dostępności, Dell ma 14, ten na gwiazdkę nie będzie pod choinkę. I za to, że nie będzie pod choinkę na gwiazdkę, to jest ta 300 zł rabatu. Jeżeli ktoś będzie chętny, to będzie trzeba, słuchajcie, napisać na laptop dla nauczyciela @mentorpolska.pl. Ja może się umówię, że wrzucę później to zdjęcie na grupę Zainspirowani, bo przygotowałem sobie taką grafikę, bo trzeba wtedy, słuchajcie, napisać na tego maila, podać imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres mailowy, telefon kontaktowy, numer telefonu i robicie sobie rezerwację na tego laptopa za 3300 zł. A teraz idziemy to? Porównajmy właśnie z tamtymi, nie? No dobra, no właśnie. Wybierali. No to teraz patrz, bo patrzymy pierwszy procesor. 1335U. Pamiętasz? Przed chwilą to sobie porównowaliśmy. Czyli to jest ten ze stycznia. Wszystko mi się tutaj zgadza, wiesz, tylko właśnie chcę porównać, jakie tamte miały. Tak, czekajcie, tu jestem na Dellu, tu jestem za 3000 wybraliśmy Della, 3000. No nie? Dobra, wybraliśmy Della na ten. Ten byłby za 3300, czyli 300 wydroższy i teraz chcę wiedzieć, tak, za co 300 więcej zapłacę. Dobra, za co 300? Ten ma 1235, czyli procesor ze stycznia. Normalnie by zapłacił 600 więcej, prawda? No. Tak, no więc uwaga, 600 to dużo, 300 to teraz warto pomyśleć. Po pierwsze, słuchajcie, nie, i to jest ważna informacja, drogie panie, my nie dyskutujemy o gustach, który wam się ładnie podoba, panowie też, pewnie dla was trochę mniej ważne to, nie dyskutujemy temat różowych w ofercie, prawda? Nie, no widzisz, wszystko czarne robią, nie? Ale można z jakichś pokrowiec albo naklejku kupić. Natomiast patrzymy na takie części techniczne. Ten jest ze stycznia 2022 roku. Ten jest gdzieś tam marzec, kwiecień 2023 roku, czyli jest to półroczny procesor. 16 GB pamięci, raczej taktowanie będzie to samo, podejrzewam, DDR4, tu też jest DDR4, zakładam, że obydwa DDR-y będą. O nie, zobaczcie, tu mamy informację, że ma 2600... Czekaj, nie pokazujesz tego, co ty mówisz, zobaczcie. A Jezu, no przepraszam, bo ja zachowałem. Bardzo dobrze, dziękuję Sławku, że mnie pilnujesz. W ostro mamy dwie kości po 8 GB, 2666 Hz. W Asusie nie podają nam taktowania hercowego, tak, bo to widzicie, nie każdy producent wrzuca nam takie informacje, więc nie wiemy. A co nam daje taktowanie herców, może jeszcze powiedz. Szybsza pamięć. Co mi z tego, że jest więcej herców? Szybciej działa. Tak jest, po prostu szybciej się jest szybszy, dokładnie. Jest szybszy odczyt i zapis. O. Dokładnie. Linia ExpertBook jest linią porównywalną z Dellem Latitude, czyli tą linią biznesową, taką linią premium, więc zapewne... Więc lepszy materiał wykonania zapewne będzie miał też odpowiednie zabezpieczenia i tak dalej, jakieś certyfikaty. Tak, to raczej nie spodziewaj się tutaj, żeby było więcej. Mamy tą pamięć, dysk jest taki sam, Windows Pro Edu jest taki sam, gwarancja 5 lat. Tu jest tak. Ale czekaj, to co pokazujesz, to jest promocji. Nie, ten co pokazujesz, to jest ten za... promocji. Nie no, ten co pokazujesz, to tam było 3000. Laptop Asus.
On kosztuje 3600. No tutaj 3600, ale przed chwilą pokazywałeś stronkę, wiesz, tego tańszego nie. chyba, nie? Nie, tak, znaczy tu po, teraz no. przeskoczyłem na Della Vostro, tego za 3000. Tak. Tak? Nie mamy informacji, jakiej prędkości jest Wi-Fi, aczkolwiek warto myśleć o szóstce, zaraz zobaczę, czy ja w ogóle przy nim... No jak nie mamy, no jest piątka AC. A, no dobra, jest. Nie dopatrzyłem się. Tu mamy szóstkę Wi-Fi. Wi-Fi to gdzieś miałem, kurczę. A. Bluetooth 5.3, czyli te takie najnowsze. O, czytnik linii papilarnych, słuchaj. Wrzucam wam na czata te oznaczenia Wi-Fi. Bo to czasami jest tak, że jest Wi-Fi 6 albo jest napisane IEEE 802.11 coś tam, nie? I wtedy nie wiadomo, co jest. A czym się różni szóstka od piątki? Masz na myśli w oznaczeniu, czy tak w ogóle? Tak w ogóle. No, jest kilka różnic. Przede wszystkim szósteczka umożliwia ci jeszcze większą prędkość przesyłu danych. Wyobraź sobie, stary. Właśnie, właśnie to chciałem od... bitów na sekundę. No właśnie to chciałem od ciebie wyciągnąć. Dziękuję. Za dlaczego warto myśleć o szóstce? Mhm. Bo szósteczka jeszcze umożliwia sieć tak zwaną mesh. Nie wiem, czy dobrze wymawiam, ale generalnie chodzi o to, że no zwłaszcza na przykład w szkołach czy tam gdzieś w większych domach możecie mieć kilka urządzeń i one wówczas działają jako jedna sieć pod jedną nazwą. My jako użytkownicy nie wiemy, z którym urządzeniem się łączymy, to wszystko samo się jakby dzieje. O. Dokładnie. No i słuchajcie. Ale prędkość jest 4 razy większa niż piątki, więc to no zdecydowanie no tak, jest. To jest zdecydowanie im plus Asusa. Zwłaszcza dla graczy i tak dalej. Nie? Tak, jest to prędkość im plus Asusa. Gwarancja no dobra, robi, że jest prędkością im plus. A ten z promo ma tą szóstkę, czy ma piątkę? Ale ty patrzysz cały czas. To jest ten sam laptop. Ten, który ci teraz no pokazuję, standardowo za 3600 na sklepie. Specjalna no. promocja, tak, do grudnia, tak, bo tak jak mówię, zapisy są, specjalna promocja dla tych, którzy... Wi-Fi, już nie pamiętam. Tam było piątka chyba, tak? Tam było AC. Wi-Fi szóstka, nie, tu jest Wi-Fi szóstka. W Dellu była piątka. No Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, więc te najnowsze rozwiązania są, tak? Co mają wspólne? Dysk 512, Windows 16 GB, nie wiemy, czy to jest 2x8, czy 1x16, nie mamy takich danych, nie wiemy, jakie częstotliwości, na pewno nie niżej niż 2600, bo raczej nie zejdą, mogą pójść tylko na 3200. Prawda? Tak, albo będzie 2600, albo lepszy procek tak naprawdę. I procek, tak, i procek ten lepszy, ten, który w Dellu kosztował tam się też 3500, 3700, tak? Więc to byłby z tej powiedzmy górnej półki. I coś, za co ja lubię Asusa. Co w Dellu jakby Dell. Mam, pracuję na nich w szkole, ale zawsze Dele jakieś mi się takie pękate wydawały bardziej. A no Asus... Nie są designerskie, tak to nazwijmy. Właśnie. No przyznam, że ten Asus jest bardziej designerski, nie? Dokładnie tak. Troszeczkę. Tak, naprawdę tak, ten, widzę tu dziurę na RJ-kę. To fakt. No ale ja generalnie... Na to nie ale tak jak mówię, i obydwie firmy są niezawodne, tak? Więc ale tu jak powiedzmy, wchodzimy w niebezpieczny grunt, co mi się podoba, a co mi się nie podoba. Tak. Więc będziemy tego unikać. Jest 180 rozkładana. Tak, jest 180 rozkładana. I żeby was zostawić, zanim przejdziemy do sekcji pytań, to tak, jeżeli chciałbym kupić najtaniej, to wziąłbym Chromebooka. Jeżeli jednak jestem gotów dopłacić do 3000, Dell, o którym wam mówię i Sławek potwierdza, jest świetnym rozwiązaniem. Zgodzisz się?
W Ostro. Tak, tak, jak ktoś się chciał decydować, 35, to ja bym próbował najpierw sobie uruchomić i posprawdzać, jak popatrzeć sobie, tak, jak to działa. Nie? Dokładnie. Wiecie co, można iść do marketu i sobie obejrzeć Chromebooki, bo tak są jest, już. Tak, tak jest. No bo wiadomo, czasy. Windowsa nie musimy sprawdzać, jak potrafimy obsługiwać, wiemy co i jak, ale jak tak. jest jakiś inny system, którego no nie do końca znam, no to dobrze byłoby sobie poklikać, żeby później nie się jakoś specjalnie nie rozczarować, że o kurde, dobra, myślałem, że coś tam. Nie? Słuchaj, Sławek, jeżeli miałbym dołożyć więcej, to drugą propozycją, żeby nie było tak, że zostawiam wszystkich z Dellem, byłby ten Asus. Co ty na to? Znaczy, wiesz co, no, jeżeli chodzi o tą promkę, to ja bym wolał dorzucić 300 i mieć lepszy procesor i Wi-Fi już przygotowane na 6, nie? Tak, jest to dobre rozwiązanie, tak? A jeżeli chcę iść całkowicie po bandzie, tak, i rzeczywiście chcę dołożyć więcej, to bym rozważył w takim bądź układzie drugi produkt, o którym mówiliśmy, rozważyłbym Latitude'a. Tylko teraz kwestia tak, czy jestem w stanie sobie sam dołożyć tą parę do tego? Trzymaj mi tego Latitude'a, bo tam właśnie ósemka. Poczekaj. Tam jest 8 giga chyba, tak? Właśnie nie, bo tu jest 3700. 13, tak, ale tu było 8 giga. I patrzę sobie jeszcze. 8 giga i dysk 256. Tam. Właśnie chciałem wrócić do tego, zobaczyć go. A na otwierałeś tych przeciwników. No, no wiem, wiem, przepraszam. Nie, no słuchaj. Nie, rozważyłbym te dwa. No chyba, że nie, bo tu jest 256, tu no, trzeba no, dużo zmieniać. Tu jest 256 plus 8 giga, no to musisz jeszcze, wiesz, no, no większy dysk i więcej RAM. Tak, no to zwiększa tu też, koszta. No, nie, to tak, to zwiększa koszta. Więc nie, moi drodzy, dwie finalne propozycje to był, wracamy do tego, tak, żeby już nie kombinować. Jeżeli miałbym wybrać się teraz na zakupy do Bentoram na przykład, bo wybraliśmy jeden sklep, nie przeszukujemy marketów ze względu na to, że dzisiaj mówimy, że coś jest, jutro tego nie ma i już nie wróci. Taka jest prawda. Ale jest to jakaś możliwość porównawcza, nie, Sylwek? Więc po prostu tak. Można sobie. Jest możliwość porównawcza i zobaczcie, że gwarancja nie 3 lata, tylko Del Vostro. Podsumowujemy. 4 lata gwarancji. Całkiem niezły procesor. 16 GB, 512 dysku, Windows 11 Pro Edu. Dostajemy maszynę, która przetrwa nam te lata. Za 3000 dokładamy 500 i mamy naprawdę niezawodną markę, porządną maszynę i kompa, który spokojnie będzie nam towarzyszył. I piątkę. No tak, ale wiesz, no, nie, jak nie będziesz podglądał 8K i tak dalej, to możesz tego nie poczuć, nie? Rzucam i mam. 4 lata gwarancji. Trochę mniej, ale jak pamiętaj, do jest, dobra, jest różnica, dorzucasz tylko 500, nie? Dostaliśmy budżetu, zakładam, że bo dostaliśmy te 700 zł z okazji tak, tego kemu, tak? Pod uwagę, że... Renata, dobre pytanie, to już odpowiadam. Słuchaj, jest gwarancja, bo ja tego deala dogadywałem z mentorem. Daję ci moją osobistą gwarancję, jak się nie... Jakby co Renia Sylwek dopłaca. Jeśli wiążą z umowy, to piszesz do mnie, ja tam jadę i tyłkiem skopię. Obiecuję. To jest taki deal, że ja powiedziałem, ma być 3300. Koniec. Kropka. Tak? No musiałoby się naprawdę nieprawdopodobne rzeczy zdarzyć, ale tak jak mówię, tu mogę zapewnić, że te 3300 będzie, bo no to jest też okres zamówieniowy, więc pewnie jest to jakoś tam dogadane, tak, przecież. Nie? Dokładnie. Tak? I pamiętajcie, to jest specjalny deal za to, bo te lapki dopiero jadą. Pamiętajcie, ten procesor dopiero wyszedł. Pół roku na procesora to jest świeżynka. Tak, świeżutkie buki w piekarni, tak naprawdę. Bo nie, z reguły jeszcze wychodzą... Nie, że w Biedronce. Nie, w Biedronce bez przesady są odmarzane. Świeżutkie buki.
piekarni. Więc jeżeli jednak dysponujecie większymi pieniędzmi, czyli nie wydaliście na przykład tych 700, słuchajcie, tam 760 zł było, pomyślcie o Asusie, bo tak jak wspomnieliśmy, lepszy procek, który jest nowszy, jest około 20% wydajniejszy. Macie pamięć, nie wiem, mogę poszukać, ewentualnie napiszę to jeszcze na grupie później, jak te 16 wygląda z taktowaniem i tak dalej, bo widzicie, nie zawsze oni, producenci, takie szczegóły podają, ale nie sądzę, żeby było gorzej, na pewno może być tylko lepiej, bo z reguły przy nowszych prockach taktowanie pamięci przychodziło już na 3200. Mamy te 512 GB. Ja myślę, że można się dogrzebać do tego, bo jakby gdzieś tam na stronie producenta wpisać, no to tam w PDF-ie taka szczegółowa gdzieś tam specyfikacja na bank jest, nie? Słuchaj, Asus. To jest na górze chyba w ogóle stronę Asus. Asus Store, ale to jest Black Friday, to mi nic nie pokaże, aha, nie? Widzisz, bo to są, wiesz, takie. Po prostu Asus.com wrzuć nazwę sprzętu i zobaczymy. No, czekaj, bo ale nie mam, wiesz, dobra, co. Po swojemu, ja uczę sobie po swojemu. Dobra, to rób, bo ja tu widzę podobnie, ale to jest 12.35 na przykład, a nie 13. A tak, może być tak, że to jest specjalna też jakaś oferta, zamówienie, że tutaj... Wiesz co, bo ekspert booki są, to będzie to. Nie, to też 12.35, 8 gigabajtów. Za nie to jakiś w ogóle jest ten. Może być tak, ExpertBook DDR4 3700. Wychodziłoby nam, że to będzie to. W żółtym 15. 16 gigabajtów DDR-a. Tak, ale patrzę na oznaczenie sprzętu, weź tam zobacz. Czy to się nam zgadza? Tak? 15.02 CBA. A nie, dobra, widzisz, to jest CV. Bo z tym jest zawsze ale, z takim. Tak, tylko że wiesz co, tylko że to są. Zobacz. Ten ma wlutowaną 16. Mhm. Tak. I może tak być ze względu na to, że jest cieńszy laptop. Wygląda podobnie, a czy wersje mogą się różnić? Może być tak, że nie będzie, że będzie to samo albo nie będzie lutowana. Natomiast tak, te Expert Booki w tej wersji to już są laptopy biznesowe. Ale co by nie było, słuchajcie, czy tam było 3200, więc ta pamięć była szybciej taktowana i podejrzewam, że tak może być. No ale 16, już wiesz. Tak, ale 16. Byś nie dokładał, nie? Dokładnie. Dobra, słuchajcie, ja wam pokazuję, jeżeli ktoś chce skorzystać, to teraz pokażę prezentację, żeby sobie zrobić, najlepiej zrobić po prostu fotkę i później sobie na spokojnie napisać, a my powoli, bo i tak nam zeszło się, dobijając do tego, pytamy was, dziękujemy przede wszystkim tym, którzy z nami wytrwali, bo zeszło nam się ale dłużej. Ale jakby co, pamiętajcie, Sylwek więcej mówił, nie? Tak, ja wiem, ja biorę to na siebie. On zużył czas. No wiem, przepraszam, nie dałem ci aż tak często dochodzić do głosu. Ja mam też zawsze ten sam problem. Planuję ileś tam, a jest, wiesz, z reguły dwa razy tyle. Ale my zawsze jak jesteśmy we dwóch, to idzie długo. Pamiętasz, ile ostatnim razem byśmy rozmawiali? Jeden drugiemu się wcina po prostu. Dwóch gadów, nie, dobra. Pieszczek, ja nie wiem, robimy kolejny webinar oczywiście. Taki 3 godziny poświęcony. Mawiamy się na sztuczną inteligencję, to tam będzie z 5 godzin. O Boże, no dobra, słuchajcie, ale tak nie przedłużając, bo my się ze Sławkiem lubimy, możemy sobie tutaj trochę pożartować, podogadywać. Dwie propozycje od nas, czyli Asus Expert Book. Ja mam Expert Booka, słuchajcie, trochę inny model i osobiście jestem zadowolony. Trochę więcej sobie dołożył, słuchajcie. No, nieważne. Słowo trochę, w cudzysłowie.
Na delach pracuję też służbowo, bo mam i dele w pracy, ale te dele, wiecie, dla uczniów to były takie trochę słabsze kupowane, ale na przykład jak prowadzę szkolenia w jednej fundacji, to też prowadzę na delach i też naprawdę, słuchajcie, co nie wybierzecie, obydwa lapki, moim zdaniem spokojnie ze Sławkiem przy tą głową możemy wam polecić. Półce cenowej takiej, no. Tak, na dwa różne budżety. Jeżeli macie pytania, pytajcie. Czego bym uniknął? Na pewno nie brałbym, tak jak Sławek powiedział, tej i trójki, unikajcie jednak te 2500. Jeżeli nie macie teraz funduszy, słuchajcie, idą za chwilę socjale świąteczne i tak dalej, a wy na wydanie tych pieniędzy macie aż rok czasu. O, no to nawet nie wiedziałem. To jest sporo. Oczywiście, jeżeli nie potrzebujesz tego lapka teraz... To za tą kwotę kupisz jeszcze mniej. No właśnie chciałem, żeby kupić coś lepszego, człowieku. No po prostu najmniejszych szans nie mam. Znaczy ja chciałem to powiedzieć, że niestety elektronika nie tanieje, tak? Nie tanieje, tylko drożeje. Podejrzewam, że wiecie, też na... Kupimy się na to, że będzie jeszcze bardziej drożeć. Znaczy no, na ceny, polskie ceny wpływ ma oczywiście co? Polityka pieniężna państwa oraz kurs dolara i euro, bo pamiętajcie, że te firmy to wszystko ściągają i płacą w walucie zagranicznej. Dokładnie, tak więc jeżeli, ale mówię, nie namawiamy nikogo, broń Boże, do niczego, my tylko staramy się poradzić, co byśmy wybrali spokojnie, czy bym wziął Dela, czy bym wziął Asusa, obydwa laptopy są naprawdę świetne. Okay. Ja myślałem, że Sławek będzie trzymał się przy Dellu jako fan Della, a ja będę bronił Asusa. Nie, ale Sławek, ja nie jestem fanem Della. Ja lubię Della ze względu na te sprawy związane z serwisem w kontekście pracy w szkole i dużej ilości sprzętu. Ja wiem, ale myślę, że spogadam. Dobra, Grzegorz, dziękuję Ci, że komentujesz na Facebooku. Grzegorz mówi, że będą trzynastki. Nie wiem. Pytanie kiedy? Być może będą, natomiast od razu to powiem, jak jesteśmy przy tej 13. Zwróćcie uwagę, że nie omawialiśmy innych rozmiarów monitorów, bo najbardziej standardowym i najtańszym w produkcji jest ekran 15,6 cala, a ekrany o innych średnicach niestety wymagają... Wymagają niestety te ekrany. Będzie ładniej wyglądał na biurku. Ja też uważam, dlatego mówiłem specjalnie trochę o tym Dellu, że Dell wydaje mi się ciut taki bardziej pękaty, ale to jest zawsze moje wrażenie, aczkolwiek ten Dellik jest dość pięknie zrobiony. On nie jest pękatym Dellem. Od razu mówię, pękate Delle wyglądają zupełnie inaczej. Zaraz sobie spróbujemy zobaczyć, czy tu mam jakiegoś pękatego Della. Grubasa. Takiego tak zwanego grubasa, ale ten się wydaje takim pękatym Dellem. A, dobra, tam właśnie, no już jestem. Ten się wydaje być pękatym Dellem bardziej. Od tego. Asusy, jak to Toyota japońska, tak? Choć Asus jest chyba koreański, o ile dobrze się nie mylę. Mają tą taką smuklejszą linię, jak słusznie Renata zauważyłaś, tak? I rzeczywiście to gdzieś tam widać, ale to mówię, kwestia taka, czy będziecie z nim chodzić, czy nie. Wracam szybciutko do tablicy, jeszcze raz ku przypomnieniu. Pamiętajcie, na co się decydujecie, czy decydujecie się, no nie chcę tego edytować, do jakiej pracy, czy macie Google'a, czy Windowsa w szkole, czy Office'a, czy Workspace'a. Jeżeli macie w szkole Google'a, rozważcie, nawet jeżeli nigdy nie używaliście Chromebooka, bo to jest świetny wybór do Workspace'a. Jeżeli decydujecie się na jakby Chromebooka, wszystko co tam jest naprawdę się nadaje. Jeżeli decydujecie się jednak na tego Windowsa, tak, to procek minimum 5, najlepiej i 5. Pamięć 16 GB. Tak, najlepiej jakby to była jedna kość, a jakby w ogóle jeszcze dało się w przyszłości dołożyć, to byłby luksus.
Naprawdę, prawda, Sławku? 32. No, dysk twardy to 512. Nie byłoby trzeba się martwić, że coś tam za wolno się jakiś program zabierze. Tak, ale wiesz co, no ale mówię, coś kosztem czegoś. W przeglądarce tak? 30 kart i coś za wolno ta przeglądarka tak. działa. Wiesz, ja mówię, coś kosztem czegoś. Pękaty Dell może mieć na przykład miejsce na wyjmowaną pamięć, a szczupły Asus może mieć nią lutowaną. Warto o tym wiedzieć, tak? Że ten ekran matowy. Nie zerknęliśmy na ten ekran, czy tam mamy informację, czy on jest matowy, czy nie. To prawda. Matowy. No to super. Ekran matowy. Ale punkt szósty nigdzie żeśmy nie rozpatrywali. No właśnie, więc dlatego do tego wróciłem. Podświetlana klawiatura, no międzynarodowa gdzie? Klawiatura. Tu jest, ale czy ona Asusie? Jest podświetlana? Znaczy jest napisane tak, międzynarodowa klawiatura, ale czy ona jest podświetlana? Nie wiem, ale jest fajny gadżet, czytnik linii papilarnych. O, słuchajcie, to jest fajna sprawa faktycznie, no bo wtedy z logowaniem na przykład do Windowsa bez problemu paluszek ty się logujesz. Ta jest też międzynarodowa, ale bez podświetlania. Znowu nie widzimy tego, co tam sobie Jezus, patrzysz. Maria, no właśnie. A w międzyczasie, słuchajcie, sprawdziłem Asusa. W Taipei powstał, czyli Tajwan. Dobra. Ale ja mam notatki, robione z Asusa, więc Dell nie ma podświetlanej klawiatury, Asus ma. Ważnie? A gdzie masz tego? No, nie ma tego na sklepie. Ja mam swoje notatki, bo robiłem wcześniej researchy. I coś, co gdzieś tam mi się udało wygrzebać. No to w przypadku Asusa mamy trzy atuty. Lepszy procek, Wi-Fi 6 i podświetlanko. Mhm. Specjalnie dla Sylwka. Mhm. Znaczy ja lubię, ale to mówię, nie stawiam tego jako warunek konieczny, bo kwestia gustu. Ja lubię siedzieć wieczorami pracować, więc wiesz co, niekoniecznie jest i bez światła. Gustu, bo faktycznie, tak jak mówisz, często niektórzy właśnie sobie gdzieś tam w łóżeczku siedzą albo no jest oświetlenie bardzo słabiutkie, albo gdzieś, nie wiem, w pociągu i tak dalej, czy w busie i sobie coś tam piszą, no to jeżeli nie ma podświetlenia, to wtedy sobie, wiesz, monitor tak troszkę uginamy, żeby się coś tam podświetlało, żebyśmy widzieli te klawisze. A w przypadku, kiedy jest podświetlana, to naprawdę, no... Tak jest. Wiesz, ja tego nie potrzebuję, ale fakt faktem, że w momencie, kiedy się pracuje właśnie w takim przyciemnionym pomieszczeniu, to podświetlana klawiatura jest super sprawa. Dobra, wracam do tego, żeby nie ten. RJ 45 wszystkie chyba mają. Ja teraz nie udostępniam, ale będę sobie podglądał, bo chciałbym jednak dobić do brzegu, jak to pod koniec się z reguły człowiek później... tak, Asus RJ ma... Dell RJ HDMI, USB zwykłe, USB-C. Poglądaj sobie go. RJ też jest. Jest na chyba wejście na kartę, no? Na obrazkach przeglądam. Każdy ma wejście USB no zwykłe, zapewne 3.0. USB-C, co jest ważne. Tu jest to samo. Ale też każdy może sobie pooglądać później zdjęcia, tak, na stronie, więc porty mamy. Szybkość portów zakładam, że wszystkie będą miały przynajmniej jeden USB-A 3.0, USB-C. Mhm. Dobrze by było, żeby obsługiwały, tego nie wiemy i tego się nie dowiemy, dopóki sobie nie podłączymy, żeby obsługiwały przesyłanie obrazu, jeżeli byście chcieli kiedyś podłączać później zdalnie monitor USB-C. Fajna rzecz, ale nie mam już na to czasu, żeby to rozczytywać teraz. I port RJ45, które jeszcze raz powtórzę, obydwa mają. Tak więc, moi drodzy, dziękujemy wam bardzo. Jezus, wyszło nam prawie 2 godziny. Troszkę przekroczyliśmy. No właśnie, że przepraszamy. Dziękujemy, że dotrwaliście do końca. Dla mnie nie ma problemu, dla mnie zawsze przyjemność z tobą porozmawiać, więc co? Ale dla mnie też. Ja, skoro nie musisz, widocznie to nie macie nic lepszego. Co najwyżej ludzie mogą uciekać, no nie? Zawsze z webinarów jest certyfikat na koniec, który robimy. Nie wiem, czy wam się akurat ten do czegoś przyda, ale być może będziecie w stanie udokumentować dyrekcji, że w ogóle teraz posiadliście wiedzę tajemną.
jeżeli będziecie chcieli to komuś przesłać, pokazać i tak dalej, postaram się to wrzucić jutro na kanał YouTube Mentor Systemy Audiowizualne. Jeżeli będziecie mieli pytania, zawsze możecie zadawać te pytania osobiście do mnie. Nie wiem, czy Sławka chcecie męczyć, czy on sobie pozwoli, możecie mnie złapać. Może podpowiedź. No odpowiedź. Albo tak, więc dawajcie do mnie, albo słuchajcie, zadawajcie pytania. Sylwek wszystko robi w międzyczasie, bo on ma młodszy procesor, lepszy dysk. Tak, dokładnie. Więcej RAM. Niech tak będzie. Tak, niech tak będzie. Albo możecie zadać pytanie na grupie Zainspirowani. Tam też zawsze odpowiemy, czy ja, czy ktoś inny. Jeżeli znajdziecie jakąś ciekawą, fajną ofertę, też podzielcie się nią. Czemu nie? Ja mówię, szukałem, znalazłem tylko jedną ofertę, która spełniała moje wymagania i była w promocji. Raczej nie liczyłbym na promocje marketowe i proszę Was, to tak od siebie, nie dajcie się nabrać na te drukarki dodatkowe i tak dalej, bo to jest trochę takie mydlenie oczu. Lepiej dołożyć sobie do drukarki, kupić jakiegoś porządnego Epsona czy Canona, ale już z takich naprawdę, albo te ekotanki, tak, z tymi stałymi systemami zasilania, albo po prostu laseróweczkę, a nie te najtańsze drukarki, które oni często dostają od producentów, słuchajcie, w jakichś takich gratisach, czy za free, oni to dostają za free, dokładnie. Wiem, o czym mówię, bo powiedzmy, że... Gdzie te drukarki leżą i się kurzą. Tak, no bo to jest drukarka taka... Drukujemy w momencie, kiedy jest ten, wiesz, tusz startowy i później już... A te tusze startowe są w ogóle jedne, napełniane 1/4, 1/3 i one szybko wychodzą. Później jak chcesz kupić tusze oryginalne, to ceny ten. I to jest takie trochę, wiecie, to dorzucenie torby, myszki, czegoś tam, to jest takie trochę mamienie klienta. Lepiej postawić na coś, co jest ważne, na przykład gwarancja 4-5 lat. To są rzeczy, które moim zdaniem, bo macie ten spokój, są gwarancje producenta door to door, tak jak się coś popsuje, macie tego lapka na gwarancji. I to jest świetna sprawa, moim zdaniem, tak? No to też wyklucza... 5 lat, wiesz, kurczę, 5 lat spokoju, to kurczę. No, z lapkiem, nie? Nawet te 4 przy Delu, to i tak jest naprawdę, naprawdę nieźle. Tak więc jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy za to, że byliście z nami. Rozgadaliśmy się jak zawsze. Mam nadzieję, że się... To ja dziękuję Ci, Sławku, że mnie wysłuchiwałeś, bo ja tu się trochę nakręcałem. Ale wiesz, że dzisiaj... Sorry za wcinki. Nie, bardzo dobrze, bo po to jesteś właśnie. Dziękuję, to ja Ci dziękuję. Wiesz, że dzisiaj jestem nakręcony, bo mam aktywny poniedziałek i tak poleciałem po prostu już tą długą rzeczą, ale mam nadzieję, że zostawiamy Was z czymś takim naprawdę solidnym, tak? Niezależnie, czy zdecydujecie się na te oferty, które Wam pokazaliśmy od mentora, czy pójdziecie gdzieś indziej i będziecie szukać czegoś w każdym innym sklepie, tak, to pamiętajcie to, co mamy teraz, tak, czyli ta pamięć, dysk twardy, procek, trzy ważne rzeczy, tak, nie dajcie się nabić w butelkę, dozbierajcie, dołóżcie sobie, by to nie była tylko dekoracja w domu, ale żeby ten lapek naprawdę te kilka lat wam posłużył. Przypomniała mi się jedna rzecz, bo ty gdzieś będziesz te informacje o tej promo wrzucał, tak? Rzucę na grupę Zainspirowani. Gdzieś tam z nauczycieli będzie się mnie pytał, to ja mogę, nie wiem, dać linka, czy od razu już jakiś ten screen, gdzie mają wysłać, przesłać. Nie musi to być ktoś, kto... Znaczy, inaczej. Może uczestniczyć ktoś, kto nie brał udziału w tym wideo. Tak. Każdy, kto napisze w grudniu na maila, ja się dogadałem tak z... W grudniu, czyli do 31, do 30, do 20, czy... No myślę, że do 31. Dobra. Bo ja mam powinien skromnie 31, mam urodziny, więc tak do moich urodzin ustaliłem. Wszystkiego dobrego. Niech się, dziękuję. Na zapas. Niech się nie ważą, zmienię z tego. Więc ustaliłem, tak, i imieniny też, tak, taki psikus.
Więc ustaliłem tak, że oni będą wrzucać też, mentor systemu audiowizualne będzie wrzucał na tą informację o tych zapisach też na swojego Facebooka. Ja postaram się dać tą informację jutro też, jak wyjdzie filmik i z tą planszą, dać tą informację na grupę Zainspirowani i każdy, kto, jeszcze raz to pokażę, napisze na ten laptop dla nauczyciela mentorpolska.pl, poda imię, nazwisko, adres wysyłki, adres mailowy, telefon kontaktowy i numer telefonu, robi sobie rezerwację za te 3300 na właśnie tego Asusa, o którym mówiliśmy. I to jest taka oferta. Jak ja wyślę na tego maila, to dostanę też jakąś zwrotkę, że tak, potwierdzamy rezerwację, takie tam sprawy, no, coś tam na ten temat, no, wiesz? Powinieneś dostać. Dobra. Tak powinno być, powinieneś dostać, więc taki jest układ i ja tak się to z bluzą, tak? I słuchajcie nawzajem ten, nie, że tak, tak, wszystkiego dobrego. Tyle, co mogłem zrobić dla was, udało mi się gdzieś tam wynegocjować. Wydaje mi się, że bardzo rozsądną promocję, nie promocję krzak, nie naciąganie klienta, tylko naprawdę, słuchajcie, bardzo rozsądną promocję na dobrego laptopa, którego wierzę i używam podobnego modelu, trochę ciut wyższego, ale jestem zadowolony. Ale jest to linia Expert Booka, tak? Więc tutaj nie jest tak, że wciskam wam coś, o czym nie mam pojęcia. I mam nadzieję, że uda wam się zrobić zakupy gdziekolwiek. A jeśli powiem, na że używa podobnego będziecie... w cudzysłowie. Ale jest to Expert Book. Okej. Okay. No dobra, no mam i siódemkę, no jak już tak chcesz być szczegółowy, no okej. Okay. No to powiedz, że nie jest to kilka stówek więcej, tylko kurczę. No dobrze, ale nadal... Stówek ja wykorzystał bon i ten bon posłużył mu jako tak reszta z zakupu. Tak, dobrze, no... To ci powiem, ja... Zawsze 2,5 koła to coś, nie? Tak jest, dokładnie. No ale ludzie kupują tak MacBooki. Tak szczerze zastanawiam. Nie, i tak zastanawiałem się nawet nad MacBookiem, tak, no bo miałem te MacBooki, ale to nie jest już ta sama jakość co kiedyś. A ja ci powiem, jak zobaczyłem wysokość, taka propos już pod koniec, wysokość tego bonu, pomyślałem sobie, co ja takiego za to mogę kupić. No nie. Ale możesz dołożyć. Jeżeli traktujesz to jako pewien rodzaj promocji i gdzieś tam osobne ograniczenia, tak? Że można coś taniej kupić, można obniżyć, to rzeczywiście można tak do tego podejść, tak? No i słuchajcie, no jak nie wykorzystacie, to przepadnie. No taka brzydka prawda. Tak więc mimo wszystko pomyślcie, żeby to wykorzystać lepiej. Lepiej niż żeby leżało i mówię, nie oferujemy to nie wiadomo jak gigantycznych rzeczy. Zresztą no nie każdy potrzebuje tak drogiego laptopa, tak? Nie każdy będzie kupował Maca czy coś innego, tak żeby szedł w te serie wyższe. Natomiast tak to, co zaproponowałem. Zależy od tego, do czego ma służyć sprzęt. Dokładnie, tak? Dokładnie. Ale ja myślę, że osoby, które jakby poszłyby w ten górny pułap, one nie przyjdą do nas na webinar dla ludzi, którzy szukają pomocy w wyborze laptopa, tylko oni już wiedzą, czego szukają, prawda? I taka jest prawda, a my, mam nadzieję, że nam się udało, to tak wam wyłożyć i przygotować, żebyście po prostu mieli dość jasną, prostą informację, czego szukać i dwa przykłady, co można by kupić sobie, tudzież zarezerwować teraz, żeby mieć pewność, że to będzie sprzęt na lata, czego wam bardzo, bardzo życzymy. W ten sposób wybiło nam Sylwek 2 godzinki. Kończ wasz. Dokładnie. Dziękujemy, polecamy się na przyszłość. Miłego wieczoru. Znośnego tygodnia. Sławku, jeszcze raz bardzo ci dziękuję. Wszystkiego dobrego na święta już. Wszystkiego dobrego. A pewnie jeszcze się będziemy gdzieś tam spikiwać. Tak, ale tym... ludziom. A, to od ciebie. A, no tak, nie robię AI, ale dla tych, którzy by chcieli za tydzień z edukacją medialną, z Mojką Piechowicz-Kruk, czyli kobietą, która naprawdę potrafi, słuchaj, musisz się posłuchać, bo ona potrafi więcej gadać niż my i ja. Zawsze ją stopuję. Mam nadzieję, że ty nie ogląda tego webinaru, bo by powiedziała, Jezu, mnie zawsze stopujesz, godzina, sam popłynęłeś 2 godziny ze Sławkiem. Ale to jest tak, godzina dla mnie, godzina dla Sławka. Tak, jest to równie.
Dobra, dokładnie. Nie przedłużam. Jeszcze raz bardzo Wam dziękujemy. Miłego wieczoru. Trzymajcie się. Bye.